Poszukiwanie złej czarownicy. Żołnierz z zielonymi bokobrodami poprowadził naszych przyjaciół przez ulicę Szmaragdowego Grodu do mieszkania Strażnika Wrót. Ten otworzył im okulary, włożył je z powrotem do swej wielkiej skrzyni, a potem uprzejmie otworzył wrota miasta. Która droga prowadzi do złej czarownicy z zachodu? zapytali. Nie prowadzi tam żadna droga. Odparł strażnik wrót. Nikt do niej nigdy nie chciał pójść. W takim razie jak mamy ją znaleźć? Spytała dziewczynka. To będzie bardzo łatwe, odpowiedział żołnierz. Kiedy tylko czarownica dowie się, że jesteście w kraju winków, sama was znajdzie i uczyni swymi niewolnikami. Może jej się nie uda, bo przecież mamy zamiar ją zniszczyć, powiedział strach na wróble. A to co innego, rzekł strażnik Wrót. Dotychczas nikt nigdy jej nie niszczył, więc byłem przekonany, że uczyni was swoimi niewolnikami, tak jak to zrobiła z innymi. Ale uważajcie, bo ona jest naprawdę bardzo zła i groźna. I może wam nie pozwolić, żebyście ją zniszczyli. — Idźcie cały czas na zachód, tam, gdzie zachodzi słońce, a na pewno uda wam się ją znaleźć. Podziękowali mu, pożegnali się i cała czwórka ruszyła na zachód przez zielone łąki nakrapiane stokrotkami i jaskrami. Dorotka nadal miała na sobie śliczną jedwabną sukieneczkę, którą założyła w pałacu. Wkrótce szmaragdowy gród został już daleko za nimi. Im dalej szli, tym bardziej dzika i górzysta stawała się okolica. Nie było tu ani gospodarstw, ani domów, i nikt nie uprawiał ziemi. Całe popołudnie wędrowali w gorących promieniach słońca, gdyż po drodze nie było żadnych drzew, które dawałyby trochę cienia. Przed wieczorem, więc dorotka, toto i lew byli tak zmęczeni, że położyli się na trawie i natychmiast zasnęli. Drwal i strach, zaś, jak zwykle. Zostali na straży. Zła czarownica z zachodu miała tylko jedno oko, ale było ono tak silne jak teleskop i mogła nim wszystko zobaczyć. Tak więc, kiedy usiadła w progu swego zamku i rozejrzała się dookoła, dostrzegła śpiącą Dorotkę i jej przyjaciół. Byli jeszcze bardzo daleko, ale zła czarownica bardzo się zezłościła, widząc, że są na terytorium jej kraju. Co sił? Dmuchnęła więc w srebrny gwizdek, który nosiła na szyi. W tej samej chwili ze wszystkich stron zbiegła się do niej horda dzikich wilków. Wszystkie miały długie nogi, dzikie oczy i ostre zęby. Biegnijcie do tych przybyszów i rozerwijcie ich na strzępy, powiedziała do nich czarownica. Nie chcesz ich uczynić swymi niewolnikami? Zapytał przywódca wilków. Nie, odpowiedziała. Jeden jest z blachy, drugi ze słomy, następna to dziewczynka a jeszcze jeden to lew żadne z nich nie nadaje się do pracy więc możecie ich rozszarpać na kawałeczki dobrze odparł wilk i pomknął co sił w nogach a reszta podążyła za nim na szczęście strach na wróble i drwal nie spali i usłyszeli nadbiegające wilki Poradzę sobie z nimi, powiedział drwal. Stań za mną, a ja stawię im czoła. Uniósł siekierę, którą uprzednio tak dobrze naostrzył i kiedy przybiegł przywódca wilków, blaszany drwal zamachnął się i odrąbał mu głowę. Gdy powtórnie uniósł siekierę, przybiegł następny wilk. Ten także padł, ugodzony ostrzem broni blaszanego drwala. Wilków było czterdzieści. I drwal czterdzieści razy unosił swą siekierę, aż wreszcie leżała przed nim cała sterta martwych wilków. Wtedy blaszany drwal odłożył siekierę i usiadł koło stracha na wróble, który rzekł. To była wspaniała walka przyjacielu. Czekali do rana, póki Dorotka się nie przebudziła. Dziewczynka bardzo się przestraszyła na widok martwych wilków, ale blaszany o wszystkim jej opowiedział. Podziękowała mu więc za uratowanie im życia i zjadła śniadanie, po czym wszyscy ruszyli w drogę. Tego samego ranka zła czarownica... Podeszła do drzwi swego zamku i rozejrzała się dookoła swym wszystko widzącym jednym okiem. Zobaczyła, że wilki leżą martwe, a przybysze nadal beztrosko wędrują przez jej kraj. Rozzłościło ją to jeszcze bardziej. I tym razem co sił dmuchnęła w srebrny gwizdek dwukrotnie. W tej samej chwili przybyło na jej wyzwanie ogromne stado dzikich wróbli. Było ich tak dużo, że zupełnie zaciemniały niebo. Zwłaszcza czarownica odezwała się do króla wróbli. – Pofruńcie natychmiast do wędrowców! Wydziopcie im oczy i porozrywajcie ich na strzępy! Dzikie wróble całą chmarą pofrunęły do Dorotki i jej towarzyszy. Gdy dziewczynka je zobaczyła, bardzo się przeległa. Lecz strach na wróble powiedział – poradzę sobie z nimi! Połóżcie się za mną. Nie bójcie się. Nic wam się nie stanie. Wszyscy położyli się więc na ziemi z wyjątkiem stracha na wróble, który rozłożył szeroko ręce. I stanął bez ruchu wróble na jego widok bardzo się przestraszyły ptaki zwykle boją się strachów na wróble i nie ośmieliły się potrunąć bliżej lecz król wróbli powiedział on jest wypchany zaraz mu wydziobie oczy i potrunął do stracha na wróble który złapał go i ukręcił mu główkę ptak wyzionął ducha potem potrunął następny wróbel i jemu też strach ukręcił główkę w wróbli było czterdzieści i czterdzieści razy strach na wróble ukręcał główki aż wszystkie ptaki leżały martwe wtedy powiedział swym towarzyszom żeby wstali i wszyscy ruszyli w dalszą drogę gdy zła czarownica znowu się rozejrzała i zobaczyła stertę martwych ptaków wpadła w straszną złość i trzy razy co sił dmuchnęła w srebrny gwizdek w tej samej chwili w powietrzu dało się słyszeć brzęczenie i przyfrunął ogromny rój czarnych pszczół. — Lećcie do tych przybyszów i zakłójcie ich żądłami na śmierć! — rozkazała czarownica. I pszczoły w okamgnieniu odleciały. Wkrótce dotarły do naszych wędrowców. Na szczęście drwal zauważył, że się zbliżają. A strach na wróble wymyślił. Co należy zrobić? Wyjmij ze mnie słomę i owiń w nią dorodkę, pieska i lwa, powiedział do drwana. Wtedy pszczoły nie będą mogły ich urządlić. Drwal tak zrobił i słoma zakryła zupełnie dorodkę toto i lwa, którzy leżeli blisko siebie. Pszczoły, kiedy zobaczyły, że jedyną osobą, którą mogą urządzić, jest blaszany drwal, ruszyły na niego całym rojem i połamały na blasze swe żądła, nie wyrządzając przy tym żadnej krzywdy drwalowi. A ponieważ pszczoły nie mogą żyć, kiedy mają złamane żądła, wszystkie czarne pszczoły leżały teraz bez życia dookoła drwala i wyglądały jak małe kubki czarnego węgla. Dorotka i lew podnieśli się, i dziewczynka pomogła blaszanemu drwalowi z powrotem wepchnąć słomę w stracha na wróble który po chwili wrócił do swej zwykłej postaci. Następnie wszyscy znowu ruszyli w drogę. Zła czarownica tak się wściekła na widok swych czarnych pszczół, które pokrywały ziemię jak węglowy pył, że aż tupała nogami, wyrwała sobie włosy z głowy i zgrzytała zębami. A potem zwołała kilkunastu niewolników, byli to winkowie. Dała im ostre dzi i kazała iść do przybyszów i zniszczyć ich. Winkowie nie byli odważnymi ludźmi, lecz musieli spełniać rozkazy czarownicy. Tak więc ruszyli naprzeciw i jej kompanom. Gdy doszli do celu, lew ryknął groźnie i rzucił się na nich. Czym tak wystraszył biednych winków, że uciekali, co sił w nogach? A kiedy wrócili do zamku? zła czarownica zbiła ich mocno pasem i odesłała z powrotem do pracy potem usiadła żeby się zastanowić co dalej robić nie mogła zrozumieć jak to się stało że wszystkie jej plany zniszczenia przybyszów zawiodły była to jednak czarownica równie potężna co zła i sprytna wkrótce więc obmyśliła nowy plan działania w jej kredensie leżał złoty kapelusz ozdobiony diamentami i rubinami. Ten złoty kapelusz był zaczarowany. Ktokolwiek go posiadał, mógł trzy razy przywołać skrzydlate małpki, które spełniały każde życzenie. Lecz nikt nie mógł rozkazywać tym dziwnym stworzonkom więcej niż trzy razy. Zła czarownica już dwukrotnie korzystała z zaczarowanego kapelusza pierwszy raz gdy wzięła do niewoli winków i zapanowała nad ich krajem skrzydlate małpki pomogły jej wówczas tego dokonać drugi raz gdy podjęła walkę przeciw samemu wielkiemu ozowi i przegoniła go z krainy zachodu wtedy również skrzydlate małpki jej pomogły już tylko raz mogła więc skorzystać z zaczarowanego kapelusza Dlatego też nie chciała go używać Dopóki nie wyczerpała Innych możliwości Lecz teraz nie miała już Ani groźnych wilków Ani dzikich wróbli Ani żądlących pszczół A tchórzliwy lew Wystraszył jej niewolników Tak więc pozostał jej tylko jeden sposób Żeby zniszczyć Dorotkę I jej przyjaciół Zła czarownica wyjęła z kredensu Złoty kapelusz I założyła go na głowę Potem stanęła na lewej nodze i wolno rzekła: Epe, pepe, kakka! Potem stanęła na prawej nodze i powiedziała: Hello, hello! Następnie stanęła na obu nogach i krzyknęła na cały głos: Ziza, zuzza, zik! I wtedy czary zaczęły działać. Niebo pociemniało, i w powietrzu dał się słyszeć ponury grzmot. Potem Rozległo się trzepotanie skrzydeł i śmiech, a w następnej chwili znów zaświeciło słońce, ukazując czarownicę w otoczeniu tłumu małpek, z których każda miała wielkie, silne skrzydła. Największa z nich, wyglądająca na przywódcę, podleciała do czarownicy i powiedziała – Zawołałaś nas po raz trzeci i ostatni! Co rozkażesz? Lećcie do przybyszów, którzy są w moim kraju i zniszczcie ich wszystkich, oprócz lwa, powiedziała zła czarownica. Jego przyprowadźcie do mnie, bo zamierzam zmusić go, żeby pracował w zaprzęgu niczym koń. Twoje rozkazy będą spełnione, odrzekł przywódca. I skrzydlate małpki, chichocząc i robiąc mnóstwo hałasu, pofrunęły do Dorotki i jej przyjaciół. Kilka małpek chwyciło blaszanego drwala i uniosło go w powietrze, aż doleciały do miejsca, gdzie wznosiły się ostre skały. Tam upuściły biednego drwala, który spadł z dużej wysokości tak się potłukł i poszczerbił, że nie mógł się poruszyć ani nawet jęknąć. Inne małpki złapały stracha na wróble. I długimi palcami wyciągnęły z niego całą słomę. Potem zrobiły z jego kapelusza, butów i ubrania, mały węzełek, który podrzuciły na czubek wysokiego drzewa. Pozostałe małpki zarzuciły na lwa gruby sznur i okręciły nim całe cielsko, głowę i łapy zwierzaka tak, że nie mógł ani gryźć, ani drapać, ani w ogóle walczyć. Wtedy uniosły go nad ziemią i potrąnęły do zamku czarownicy, gdzie położyły go na podwórku, otoczonym żelaznym ogrodzeniem, uniemożliwiającym zwierzęciu jakiekolwiek próby ucieczki. W ogóle jednak nie skrzywdziły dorodki. Dziewczynka stała stoto na rękach i patrząc na smutny los, jaki spotkał jej przyjaciół, czekała, aż małpki zabiorą się za nią przywódca dziwnych stworzonek podleciał do niej wyciągając owłosione łapki jego paskudny pyszczek mógł naprawdę napędzić strachu lecz gdy zobaczył na czole znak po pocałunku dobrej czarownicy zatrzymał się nagle ostrzegając wszystkich, aby nie dotykali dziewczynki. Nie możemy zrobić krzywdy tej małej, powiedział do pozostałych małpek. Chroni ją moc dobra, która jest potężniejsza niż moc zła. Możemy jedynie przenieść ją do zamku złej czarownicy i tam ją zostawić. I małpki, jak najostrożniej i najdelikatniej, uniosły Dorotkę i szybko pomknęły w powietrze. Dotarwszy do zamku, postawiły ją na progu, po czym ich przywódca rzekł do czarownicy. Spełniłyśmy Twe rozkazy najlepiej, jak potrafiłyśmy. Blaszany drwal i strach na wróble są zniszczeni, a lew leży związany na Twym podwórku. Nie mogłyśmy skrzywdzić dziewczynki ani pieska, którego ma na rękach. Teraz twa moc nad nami skończyła się i nigdy już nas nie zobaczysz. Następnie skrzydlate małpki ze śmiechem i piskiem wzbiły się w powietrze i wkrótce zniknęły z oczu. Zła czarownica zdziwiła się i zmartwiła na widok znaku na czole Dorotki, gdyż wiedziała, że ani skrzydlate małpki, ani ona sama nie mogą w żaden sposób skrzywdzić dziewczynki. Opuściła wzrok i aż zadrżała ze strachu na widok srebrnych trzewików, gdyż wiedziała, że są zaczarowane. Początkowo czarownica miała ochotę po prostu uciec od Dorotki, ale przypadkiem spojrzała dziewczynce w oczy i zobaczyła, jaką szczerą kryją duszę. Zrozumiała, że Dorotka nie wie o cudownej mocy swych trzewików, więc zaśmiała się do siebie i pomyślała: Mogę jednak uczynić ją swoją niewolnicą, bo nie wie, jak skorzystać z mocy, którą posiada. A potem, ostrym i groźnym głosem, powiedziała do Dorotki: Masz i ze mną i robić wszystko to, co ci każę, bo inaczej zniszczę cię jak blaszanego drwala i stracha na wróble. Dorotka podążyła więc za czarownicą przez wiele pięknych komnat, aż dotarły do kuchni, gdzie czarownica kazała jej wyczyścić garnki i kotły, umyć podłogę i napalić w piecu. Dorotka potulnie zabrała się do pracy, starając się robić wszystko najlepiej jak potrafiła gdyż bardzo się cieszyła że zła czarownica zdecydowała się jej nie zabijać tymczasem czarownica postanowiła pójść na podwórko i zaprząc tchórzliwego lwa aby pracował jak koń była pewna że będzie miała świetną zabawę patrząc jak lew ciągnie jej karetę gdy najdzie ją ochota by udać się na przejażdżkę lecz gdy tylko przestąpiła próg Lew ryknął tak głośno i skoczył na nią z taką wściekłością, że czarownica czym prędzej uciekła, zamykając za sobą bramy. Jeśli nie mogę cię zaprząc jak konia, to mogę cię zagłosić na śmierć – powiedziała do lwa przez kratę w bramie. – Nie dostaniesz nic do jedzenia, dopóki nie zrobisz tego, co ci każę. I rzeczywiście nie przynosiła uwięzionemu lwu żadnego jedzenia. Tylko każdego dnia w południe podchodziła do bramy i pytała: Czy jesteś gotowy? Pozwolić się zaprząc jak koń, a Lew odpowiadał: Nie, a jeśli wejdziesz na podwórko, to cię zagryzę. Lew mógł pozwolić sobie na to, by nie spełniać rozkazu czarownicy dzięki temu, że co noc, kiedy czarownica spała, Dorotka przynosiła mu jedzenie z kredensu. Gdy był już syty, kładł się na słomie, a Dorotka przytulała głowę do jego miękkiej, kudłatej grzywy i rozmawiali o swych kłopotach, próbując wymyślić jakiś sposób ucieczki. Ale nie wiedzieli, jak wydostać się z zamku, który był dzień i noc strzeżony przez żółtych winków. Winkowie byli niewolnikami złej szarownicy i tak się jej bali, że robili wszystko, co im kazałam. Dziewczynka musiała całymi dniami ciężko pracować, a czarownica często ją straszyła, że zbije ją starą parasolką, którą zawsze ze sobą nosiła. Ale tak naprawdę nie ośmieliłaby się uderzyć Dorotki ze względu na znak po pocałunku dobrej czarownicy. Dziewczynka jednak o tym nie wiedziała i bardzo bała się o siebie i o toto. -to. Raz Czarownica uderzyła toto swą parasolką, a dzielny piesek rzucił się na nią i ugryzł ją w nogę. Czarownicy nawet nie pociekła krew. Była to bowiem istota tak zła, że cała krew dawno już z niej wyparowała. Życie Dorotki stało się bardzo smutne, gdyż zrozumiała, że teraz jeszcze trudniej będzie jej wrócić do Kansas i do cioci M. Czasami płakała gorzko przez wiele godzin, a Toto siadał wtedy u jej stóp, patrzył jej w oczy i skamlał żałośnie, by pokazać, jak bardzo mu żal małej pani. Dopóki Toto był z Dorotką, nie dbał o to, czy jest w krainie Oz, czy w Kansas. Kiedy jednak wiedział, że dziewczynka jest nieszczęśliwa, on również był nieszczęśliwy. Zła czarownica zapragnęła teraz gorąco zdobyć srebrne trzewiki, w których chodziła dorodka. Wilki, wróble i pszczoły leżały martwe. Wykorzystała już też czary złotego kapelusza, ale gdyby tylko udało jej się zdobyć srebrne trzewiki. Posiadłaby moc tak ogromną, że tamte straty w ogóle by się nie liczyły. Uważnie obserwowała Dorotkę, chcąc sprawdzić, czy dziewczynka zdejmuje buciki. Byłaby to świetna okazja, żeby je ukraść. Ale Dorotka była tak dumna ze swych trzewików, że rozstawała się z nimi tylko w nocy. Albo kiedy się myła. Czarownica zaś bardzo bała się ciemności, więc nie mogła pójść w nocy do komnaty dziewczynki, a woda wzbudzała w niej ogromne obrzydzenie, więc i tej sposobności nie mogła wykorzystać. Powiem wam w zaufaniu, że czarownica z zachodu nigdy nawet nie zamoczyła palca w wodzie, ale ta zła istota była bardzo przebiegła i w końcu wymyśliła pewien podstęp. Na środku podłogi w kuchni położyła sztabkę żelaza, a potem zaczarowała metal tak, że stał się niewidzialny. Kiedy Dorotka przechodziła przez kuchnię, potknęła się o sztabkę, której nie mogła zobaczyć i upadła jak długa. Nie potłukła się zbyt mocno, ale przy upadku spadł jej z nogi jeden bucik. Zanim zdążyła po niego sięgnąć, czarownica schwyciła go i włożyła na swoją chudą stopę. Zła kobieta była bardzo uradowana, że tak świetnie udał się jej postęp. Posiadając jeden bucik, była bowiem właścicielką połowy czarów, i Dorotka nie mogłaby użyć cudownej mocy przeciw niej, nawet jeśli wiedziałaby, jak to zrobić. Dziewczynka wpadła w straszną złość z powodu straty bucika i powiedziała do czarownicy: Oddaj mi mój trzewik, nie oddam, odparła czarownica. Teraz to jest mój trzewik, a nie twój. — Jesteś bardzo złą istotą! — krzyknęła Dorotka. — Nie masz prawa zabierać mi trzewika! — Mimo wszystko pozwolę sobie go zatrzymać! — zaśmiała się Czarownica. — A pewnego dnia zabiorę ci i ten drugi! Te słowa tak rozwścieczyły Dorotkę... Że złapała wiadro wody, które stało obok, i wylała je na czarownicę, mocząc ją od stóp do głów. W tej samej chwili zła kobieta wrzasnęła z przerażenia, a potem ku ogromnemu zdziwieniu dorodki zaczęła się kurczyć i rozpuszczać. Zobacz, co zrobiłaś! wrzeszczała. Za chwilę zupełnie się rozpuszczę. Naprawdę strasznie mi przykro, powiedziała Dorotka przestraszona nie na żarty widokiem czarownicy, która na jej oczach rozpuszczała się jak brązowy cukier. Nie wiedziałaś, że woda mnie zabija? Zapytała czarownica słabym, zanikającym głosem. Ale skąd? Odparła Dorotka. Skąd miałabym wiedzieć? No tak, za chwilę zupełnie się roztopię. I ty będziesz władała zamkiem. Byłam rzeczywiście zła, ale nigdy bym nie pomyślała, że taka mała dziewczynka mnie wykończy i położy kres moim złym dniom. Zobacz, zobacz, już mnie nie mam. Tymi słowy czarownica spłynęła w formie brązowej, bezkształtnej masy na czystą podłogę, rozlewając się po całej kuchni. Dorotka zaś, upewniwszy się, że czarownica rzeczywiście zupełnie się rozpuściła, wzięła następny kubeł wody, wylała go na podłogę i cały ten bałagan wymiotła za drzwi. Następnie podniosła srebrny trzewik, wymyła go, wytarła ściereczką i założyła na nogę. Potem nareszcie wolna pobiegła na podwórko, żeby powiedzieć lwu, że zła czarownica już nie istnieje i że ich niewola dobiegła końca. Ocalenie. Puszliwy lew bardzo się ucieszył, gdy usłyszał, że zła czarownica roztopiła się polana wiadrem wody. Dorotka zaraz otworzyła drzwi jego więzienia i wypuściła go na wolność. Potem poszli razem do zamku i dziewczynka zwołała wszystkich winków, aby im powiedzieć, że nie są już niczyimi niewolnikami. Wiadomość ta bardzo uradowała żółtych winków, gdyż przez wiele długich lat musieli ciężko pracować dla złej czarownicy, która była dla nich bardzo okrutna. Ustanowili więc ten dzień swym świętem i postanowili, że odtąd będą spędzać go zawsze na zabawie i tańcach. Gdyby tylko byli z nami nasi przyjaciele, strach na wróble i blaszany drwal, byłbym zupełnie szczęśliwy, rzekł lew. A może da się ich jakoś uratować? Zapytała dziewczynka z zapałem. Możemy spróbować, odparł Lew. Zawołali więc żółtych winków, żeby ich poprosić o pomoc. Winkowie przyrzekli, że z największą przyjemnością zrobią dla Dorotki wszystko, co w ich mocy. Byli jej bowiem niezmiernie wdzięczni za wyzwolenie od złej czarownicy. Dziewczynka więc wybrała kilku winków, którzy wyglądali na najmądrzejszych i wszyscy ruszyli w drogę szli przez cały dzień i jeszcze przez część drugiego aż wreszcie dotarli do skalistej krainy gdzie leżał blaszany drwal cały potłuczony i powyginany jego siekiera poniewierała się tuż obok ale jej ostrze było zardzewiałe a trzonek złamany na pół Winkowie delikatnie wzięli drwala na ręce i zanieśli go z powrotem do żółtego zamku. Dorotka po drodze uroniła kilka łez nad żałosnym losem swojego starego przyjaciela, a lew wyglądał na bardzo przygnębionego. Gdy dotarli do zamku, Dorotka powiedziała do winków. – Czy są wśród was jacyś blacharze? – Ależ tak! Niektórzy z nas są nawet bardzo dobrymi! – Blacharzami odpowiedzieli. W takim razie przyprowadźcie ich do mnie odparła. A kiedy blacharze już przyszli, przynosząc ze sobą wszystkie potrzebne narzędzia, zapytała: Czy możecie wyklepać wgniecenia na ciele blaszanego drwala? Wyprostować powyginaną blachę i zalutować wszystkie pęknięcia? Blacharze obejrzeli dokładnie blaszanego drwala. I odpowiedzieli, że wydaje im się, że potrafią go tak naprawić, aby wyglądał nie gorzej niż przedtem. Zabrali się więc do pracy w jednej z wielkich żółtych komnat zamku i przez trzy dni i cztery noce stukali młotkami, wyginali, klepali, lutowali, polerowali i wycierali korpus, nogi i głowę blaszanego drwala, aż wreszcie powrócił do swych dawnych kształtów. A zawiasy działały mu jeszcze lepiej niż przedtem. Co prawda zostało parę łat. Ale blacharze i tak spisali się na medal, a blaszany drwal nie był przecież próżnym człowiekiem i wcale mu te łaty nie przeszkadzały. Kiedy wreszcie wszedł do komnaty dorotki, by podziękować jej za ocalenie, był tak szczęśliwy, że zaczął płakać z radości, a dorotka starannie wycierała fartuszkiem każdą łzę, żeby zawiasy nie zardzewiały. Jednocześnie sama popłakała się z radości ze spotkania swego starego przyjaciela, ale swoich łez nie musiała tak szybko wycierać. Lew natomiast ocierał oczy czubkiem ogona tak często, że zupełnie go zamoczył i musiał wyjść na podwórko, żeby wysuszyć ogon na słońcu. Gdyby tylko był z nami, strach na wróble nie brakowałoby mi już niczego do szczęścia, powiedział blaszany drwal. Gdy dorotka skończyła mu opowiadać o wszystkim, co się tymczasem wydarzyło. Musimy spróbować go odnaleźć, rzekła dziewczynka. Znowu więc zwołali winków i poprosili ich o pomoc. Potem wszyscy wyruszyli w drogę i szli cały jeden dzień i część drugiego, aż dotarli do wysokiego drzewa, na którego gałęzie skrzydlate małpki rzuciły ubranie stracha na wróble. Było to bardzo wysokie drzewo, a pień miało tak gładki, że nie było mowy, aby na nie wejść. Blaszany drwal jednak zaraz powiedział zetnę je i w ten sposób zdejmiemy ubranie stracha. Kiedy jeszcze blacharze naprawiali blaszanego drwala, inny wink, który był złotnikiem, zrobił ze złota trzonek i przymocował go do siekiery na miejsce połamanego jeszcze inny wypolerował ostrze tak pięknie że zniknęła cała rdza i błyszczało jak lśniące srebro blaszany drwal zabrał się do rąbania i wkrótce wysokie drzewo zwaliło się z trzaskiem a to bołek stracha na wróble wypadł z gałęzi i potoczył się na ziemię Dorotka podniosła ubranie i winkowie zanieśli je z powrotem do zamku gdzie wypchali je czystą świeżą słomą i Uwaga, oto stanął przed nimi strach na wróble, który wyglądał tak samo jak przedtem. I z całego serca dziękował za ocalenie. Teraz, kiedy wreszcie znowu wszyscy byli razem, spędzili kilka radosnych dni w żółtym zamku, a było tu wszystko, czego mogli zapragnąć, by miło spędzić czas. Pewnego dnia jednak Dorotka znowu pomyślała o cioci M i powiedziała: Musimy wrócić do Oza i zażądać, żeby spełnił swe obietnice. Tak, rzekł blaszany drwal. Wreszcie dostanę serce. A ja rozum, z radością dodał strach. A ja odwagę, rzekł lew w zamyśleniu. A ja wrócę do Kansas, krzyknęła Dorotka, klaszcząc w dłonie. Ruszajmy jutro do Szmaragdowego Grodu. Tak też postanowili zrobić. Następnego dnia zwołali wszystkich winków, aby się z nimi pożegnać. Winkom zrobiło się bardzo przykro, że ich wybawcy odchodzą, a ponieważ wszyscy bardzo pokochali Blaszanego Drwala, błagali go, żeby został i żeby rządził nimi i żółtą krainą zachodu. Widząc jednak, że nasi wędrowcy nie zmienią swej decyzji i znowu wyruszą w drogę, winkowie dali toto i lwu złote obroże. Dorodce, piękną, nabijaną diamentami bransoletkę, a strachowi na wróble ci ze złotą główką, żeby się nie potykał, a blaszanemu drwalowi srebrną oliwiarkę inkrustowaną złotem i drogimi kamieniami. W zamian za te prezenty każdy z wędrowców wygłosił piękne przemówienie i wszyscy się wyściskali, aż rozbolały ich ręce. Gdy Dorotka otworzyła kredę czarownicy, aby zapakować do koszyczka trochę jedzenia na drogę, ujrzała tam złoty kapelusz, przymierzyła go i okazało się, że pasuje na ją jak ulał. Nie wiedziała, że jest to zaczarowany kapelusz, ale ponieważ był piękny, Postanowiła go założyć, a Berecik schowała do koszyczka. Potem, dobrze przygotowani do podróży, ruszyli do Szmaragdowego Grodu. A winkowie wznieśli na ich cześć trzy okrzyki i życzyli im wszystkiego dobrego. Skrzydlate małpki. Jak pewnie pamiętacie, pomiędzy zamkiem złej czarownicy a szmaragdowym grodem nie było żadnej drogi, ani nawet najmniejszej ścieżki. Kiedy nasi podróżnicy szli na poszukiwanie czarownicy, ta, widząc, że nadchodzą, posłała po nich skrzydlate małpki. Teraz dużo trudniej było znaleźć drogę powrotną wśród wielkich łąk, porośniętych jaskrami i stokrotkami. Wędrowcy wiedzieli oczywiście, że powinni iść prosto na wschód, w stronę wschodzącego słońca, i zaczęli podróż we właściwym kierunku. Lecz w południe, kiedy słońce było nad ich głowami, nie wiedzieli, gdzie jest wschód, a gdzie zachód. I dlatego zgubili się zupełnie wśród wielkich pól. Jednak szli dalej. I dopiero gdy w nocy na niebo wypłynął jasny księżyc, położyli się wśród purpurowych kwiatów i spali smacznie aż do rana. Wszyscy z wyjątkiem słomianego stracha na wróble i blaszanego drwala. Następnego ranka słońce schowało się za chmury, ale oni znowu śmiało ruszyli w drogę. Jakby byli zupełnie pewni, którędy powinni iść. Jeżeli cały czas będziemy iść naprzód... W końcu gdzieś na pewno dojdziemy, powiedziała Dorotka. Lecz minął cały dzień, a oni wciąż wędrowali przez purpurowe łąki. Strach na wróble zaczął się trochę niepokoić. Na pewno zabłądziliśmy, powiedział. Jeśli nie odnajdziemy drogi do szmaragdowego grodu, nigdy nie będę miał rozumu. A ja serca, rzekł blaszany drwal. Ledwie się już mogę doczekać spotkania z Ozem, a wygląda na to, że mamy przed sobą jeszcze bardzo długą wędrowkę. Wiecie, dodał tchórzliwy lew z westchnieniem Nie mam odwagi tak wędrować bez końca, nie wiedząc, czy uda nam się gdzieś dotrzeć. Wtedy i dorotka straciła nadzieję. Usiadła na trawie i spojrzała na swych towarzyszy, a oni też usiedli i też spojrzeli na nią. Toto zaś po raz pierwszy w życiu był tak zmęczony, że nawet nie próbował gonić motyla, który przeleciał mu tuż nad głową. Wywiesił tylko język, zadyszał i spojrzał na dorodkę, jakby chciał ją zapytać, co dalej robić. Może byśmy zawołali polne myszki, zaproponowała dziewczynka. One pewnie mogłyby nam powiedzieć, jak dojść do szmaragdowego grodu. Ależ oczywiście, zakrzyknął strach na wróble. Heh, dlaczego wcześniej o tym nie pomyśleliśmy? Dorotka dmuchnęła w mały gwizdek, który zawsze nosiła na szyi, odkąd dostała go od królowej myszek. I po chwili usłyszeli tu pod małych łapek. I do dorotki podbiegło mnóstwo szarych zwierzątek. Była wśród nich sama królowa, która zapyta piskliwym głosikiem. Co mogę zrobić dla mych przyjaciół? Zabudziliśmy, rzekła dorotka. Czy możesz nam powiedzieć, gdzie jest szmaragdowy gród? — Oczywiście! — odparła królowa. — Ale to bardzo daleko stąd, bo cały czas szliście w przeciwną stronę. Nagle dostrzegła na głowie Dorotki złoty kapelusz i dodała — Dlaczego nie posłużysz się czarami ich? kapelusza i nie zawołasz skrzydlatych małpek. One w niecałą godzinę zaniosą cię do szmaragdowego grodu. Ja nie wiedziałam, że kapelusz jest zaczarowany odparła dorotka ze zdziwieniem. Jak brzmi zaklęcie? Jest zapisane w złotym kapeluszu odpowiedziała królowa myszek. Ale jeśli zamierzasz przywołać skrzydlate małpki, my musimy uciekać, bo one są psotne. I uwielbiają nam dokuczać. A mnie nie zrobią krzywdy, zapytała dziewczynka z niepokojem. Ale skąd? One muszą być posłuszne temu, kto posiada złoty kapelusz. Żegnajcie, zawołała królowa. I wkrótce zniknęła im z oczu, a pozostałe myszki pobiegły za nią. Dorotka zajrzała do kapelusza i zobaczyła, że są tam napisane jakieś słowa. Aha, to musi być zaklęcie, pomyślała. I uważnie wszystko przeczytała, po czym założyła kapelusz na głowę. Epe, pepe, pepe, K, powiedziała, stojąc na lewej nodze. Co mówisz? Zapytał strach na wróble, który nie rozumiał, co dziewczynka robi. Hilho, holho, hello, dalej mówiła Dorotka, stojąc teraz na prawej nodze. Halo? powiedział spokojnie blaszany drwal. Ziza, zuzza, zik. Zakończyła dorodka, stojąc na obu nogach. To był koniec zaklęcia. I po chwili dobiegł ich chichot i łopot skrzydeł, przyfrunęły skrzydlate małpki. Ich król pokłonił się nisko dorodce i rzekł, co rozkazujesz? Chcemy dostać się do szmaragdowego grodu, a zabłądziliśmy. Zaniesiemy was tam, rzekł król, i ledwie skończył mówić, Dwie małpki chwyciły dorotkę i odfrunęły. Inne zabrały stracha na wróble, blaszanego drwala i lwa. A najmniejsza wzięła na ręce Totu i podążyła za pozostałymi. Choć piesek usilnie starał się ją ugryźć. Na początku strach na wróble i blaszany drwal byli trochę przerażeni, gdyż nie zapomnieli jeszcze, jak paskudnie małpki obeszły się z nimi wcześniej. Ale gdy zobaczyli, że teraz nie grozi im żadne niebezpieczeństwo, z radością lecieli w powietrzu, podziwiając leżące daleko w dole cudowne ogrody i lasy. Dorotka również podróżowała wygodnie, niesiona przez dwie największe małpki. Jedną z nich był król we własnej osobie. Stworzonka zrobiły dla niej z łapek siodełko i bardzo uważały, żeby nic złego jej się nie stało. A dlaczego musicie być posłuszne zaczarowanemu kapeluszowi? zapytała dziewczynka. Oto długa historia odparł król ze śmiechem, ale skoro mamy przed sobą długą podróż, mogę ci ją opowiedzieć, jeśli chcesz. <grytanie> Z przyjemnością jej posłucham odpowiedziała dorotka. Dawno, dawno temu Zaczął król małpek. Byłyśmy wolne, żyłyśmy szczęśliwe w wielkim lesie i całymi dniami skakałyśmy po drzewach. Jadłyśmy orzechy, owoce, robiłyśmy, co nam się żywnie podobało. Nikogo nie musiałyśmy słuchać. Być może niektóre z nas czasami były zbyt psotne, Sfrowały na dół, łapały za ogody zwierzęta, które nie mają skrzydeł, goniły ptaki i rzucały orzechami w ludzi idących akurat przez las. Ale byłyśmy beztroskie i szczęśliwe, a każda chwila życia sprawiała nam mnóstwo radości. Ach, to było jednak dawno temu, zanim Oz strzec chmur i zapanował nad tą krainą. Żyła wtedy daleko na północy piękna księżniczka, która była jednocześnie wielką czarodziejką. Całej swej magii używała by pomagać ludziom i nigdy nie skrzywdziła dobrego człowieka. Nazywała się Radościnka i mieszkała w pięknym pałacu zbudowanym z bloków z rubinu. Wszyscy ją kochali, ale jej największym zmartwieniem było to, że nie mogła znaleźć nikogo, kogo sama by pokochała. Wszyscy mężczyźni byli zbyt głupi i brzydcy, by dorównać komuś tak mądremu i pięknemu jak ona. W końcu jednak znalazła chłopca, który był nad podziw przystojny, dzielny i mądry. Radościnka postanowiła, że gdy chłopiec wyrośnie na mężczyznę, wyjdzie za niego za mąż. Zabrała go więc do swego rubinowego pałacu i użyła wszelkich magicznych sztuczek, by uczynić go tak silnym, dobrym i kochającym, jak tylko może sobie kobieta wymarzyć. Gdy kwelala, bo tak się nazywał ów chłopiec. Już dorósł wszyscy mówili, że to najlepszy i najmądrzejszy człowiek w całej krainie, a był przy tym tak piękny, że Radościnka pokochała go całym sercem i pospiesznie przygotowywała wesele. W tym czasie królem skrzydlatych małpek, które mieszkały w lesie koło pałacu radościnki, był mój dziadek. Staruszek cenił sobie dobrą zabawę bardziej niż najlepszy obiad pewnego dnia tuż przed weselem leciał właśnie ze swymi przyjaciółmi na spacer kiedy zobaczył idącego wzdłuż rzeki kwelalę ubrany był on w bogaty strój z różowego jedwabiu i szkarłatnego welwetu wtedy mój dziadek wymyślił nową psotę wraz z pozostałymi małpkami sfrunął na dół chwycił kwelalę i przeniósł go w powietrzu na środek rzeki, a potem wrzucił do wody. Płyń, przyjacielu krzyknął mój dziadek. Uważaj tylko, żeby woda nie zniszczyła ci ubrania. Kwelala oczywiście był mądry, potrafił pływać, a szczęśliwy los wcale go nie zepsuł. Gdy więc wynurzył się na powierzchnię wody, zaśmiał się tylko i podpłynął do brzegu. Lecz gdy radościnka wybiegła mu na spotkanie, zobaczyła, że woda zupełnie zniszczyła jego strojne ubranie. Księżniczka była bardzo zła i oczywiście wiedziała, czyja to sprawka. Kazała przyprowadzić do siebie wszystkie skrzydlate małpki. Początkowo miała zamiar powiązać im skrzydła i potraktować je tak, jak one potraktowały Kwelalę to znaczy wrzucić je do wody. Mój dziadek jednak błagał ją, by tego nie robiła, gdyż wiedział, że utoną. Kwelala też wstawił się za nimi i radościnka w końcu zgodziła się jej oszczędzić pod warunkiem, że od tego czasu skrzydlate małpki będą spełniać trzy życzenia wypowiedziane przez właściciela złotego kapelusza. Ten kapelusz był prezentem ślubnym dla Kwelali. I podobno kosztował księżniczkę połowę królestwa. Mój dziadek i pozostałe małpki oczywiście zgodzili się na ten warunek i od tego czasu jesteśmy niewolnikami tego, kto posiada złoty kapelusz. A co stało się z księżniczką i kwelalą? Zapytała Dorotka, którą ta historia bardzo zaciekawiła. Kwelala, który był pierwszym właścicielem złotego kapelusza, jako pierwszy wydawał nam rozkazy, odparła małpka. Ponieważ jego narzeczona nie mogła znieść naszego widoku, zaraz po ślubie zwołał nas wszystkie do siebie i kazał, żebyśmy przeniosły się w taką część lasu, gdzie nigdy nie mogłaby nas zobaczyć. Zrobiłyśmy to z przyjemnością, gdyż bardzo się jej bałyśmy. Nie musiałyśmy spełniać żadnego innego życzenia aż do momentu, kiedy złoty kapelusz wpadł w ręce złej czarownicy z zachodu. Ta, Najpierw kazała nam uczynić winków swoimi niewolnikami, a potem wygonić z krainy zachodu samego oza. A teraz złoty kapelusz należy do ciebie i masz prawo żądać od nas spełnienia jeszcze dwóch życzeń. Gdy małpi król skończył swą opowieść, Dorotka spojrzała w dół i zobaczyła zielone, lśniące mury Szmaragdowego Grodu. Bardzo zdziwiła się, że podróż trwała tak krótko, ale była zadowolona, że dotarli już na miejsce. Dziwaczne stworzonka ostrożnie postawiły naszych wędrowców przed bramą grodu, ich król pokłonił się dorodce, a potem wszystkie małpki odfrunęły. — To była miła przejażdżka, powiedziała dziewczynka. Tak, i szybki sposób na wyjście z kłopotów dodał lew. Całe szczęście! że zabrałaś ten cudowny kapelusz. Odkrycie tajemnicy oza straszliwego. Nasi wędrowcy podeszli do wielkiej bramy szmaragdowego grodu i zadzwonili. Po kilku dzwonkach, wrota otworzył ten sam strażnik wrót, którego spotkali wcześniej. Czy to możliwe? Wróciliście? Zapytał zaskoczony. A co, nie widzisz nas? Odparł strach na wróble. Myślałem, że poszliście do złej czarownicy z zachodu. Byliśmy u niej, rzekł strach na wróble. I ona pozwoliła Wam odejść? — zapytał strażnik z niedowierzaniem. — A nie miała nic do gadania, bo się rozpuściła — wyjaśnił strach na wróble. Ro — Rozpuściła się? To rzeczywiście wspaniała nowina — powiedział strażnik. — A kto ją rozpuścił? — Dorotka — rzekł z powagą lew. — Wielkie nieba! — zakrzyknął mężczyzna i pokłonił się Dorotce bardzo nisko. Potem zaprowadził ich do swego małego pokoiku i, tak jak przedtem, założył im okulary, które wyjął z wielkiej skrzyni. Następnie weszli przez wielkie wrota do szmaragdowego grodu. Kiedy ludzie dowiedzieli się, że nasi wędrowcy rozpuścili złą czarownicę z zachodu, otoczyli ich tłumnie i wszyscy udali się do pałacu Oza. Przed drzwiami pałacu stał na straży znany im już żołnierz z zielonymi bokobrodami. Tym razem bez wahania wpuścił ich do środka. Tam spotkali śliczną zieloną panienkę, która zaprowadziła ich do tych samych komnat, które zajmowali podczas poprzedniej wizyty. Mogli sobie odpocząć, czekając, aż wielki Oz wezwie ich do siebie. Żołnierz zaraz poszedł powiadomić Oza, że dorotka i jej przyjaciele już wrócili i że zniszczyli złą czarownicę. Oz jednak nic na to nie odpowiedział wszyscy myśleli, że czarodziej od razu będzie chciał się widzieć z małymi wędrowcami, ale on nie przekazał im żadnej wiadomości, nie posłał po nich ani następnego dnia ani jeszcze następnego ani kolejnego. To czekanie było bardzo męczące w końcu nasi przyjaciele rozłościli się i stwierdzili, że oz nie powinien w ten sposób traktować kogoś, kogo wysłał na niewielkiej niebezpieczeństwa. Strach na wróble poprosił więc zieloną panienkę, aby przekazała Ozowi wiadomość, że jeśli niezwłocznie się z nimi nie spotka, wezwał na pomoc skrzydlate małpki i okaże się, czy wielki czarodziej dotrzymuje swoich obietnic, czy nie. Gdy Oz to usłyszał, tak strasznie się wystraszył, że natychmiast posłał wiadomość, że czeka w sali tronowej następnego ranka, cztery minuty po godzinie dziewiątej. Raz już spotkał skrzydlate małpki w krainie zachodu i nie chciał mieć z nimi powtórnie do czynienia. Tej nocy żaden z podróżników nie spał. Każdy myślał o tym, co miał otrzymać od oza. Tylko Dorotka raz zapadła na chwilę w drzemkę i śniło jej się, że jest w Kansas i że ciocia M mówi jej, jak bardzo się cieszy, iż dziewczynka znowu jest w domu. Następnego ranka, dokładnie o godzinie dziewiątej, przyszedł po nich żołnierz z zielonymi bokobrodami, a cztery minuty później wszyscy weszli do sali tronowej Wielkiego Oza. Rzecz jasna, każdy z nich spodziewało się zobaczyć Oza w postaci, którą przybrał podczas poprzedniego spotkania też wszyscy byli bardzo zdziwieni, gdy rozejrzeli się i nikogo nie zobaczyli w sali. Zostali przy drzwiach i stanęli blisko siebie, bo pustka tej sali bardziej ich przerażała niż jakakolwiek postać, którą Oz uprzednio przybrał. W końcu usłyszeli głos, który wydobywał się jakby spod szczytu wielkiej kopuły i który ponuro wypowiedział następujące słowa. Jestem Oz! Wielki i straszliwy, dlaczego chcecie się ze mną widzieć? Ponownie rozejrzeli się po całej sali i znów nie ujrzeli nikogo. Dorotka zapytała: Gdzie jesteś? Wszędzie, odparł głos. Lecz dla oczu zwykłych śmiertelników jestem niewidzialny. Usiądę teraz na tronie żebyście mogli ze mną rozmawiać. I rzeczywiście głos zaczął teraz dobiegać od strony tronu. Podeszli więc bliżej, stanęli w szeregu i dorotka powiedziała: Przyszliśmy, by dostać od ciebie to, co nam obiecałeś, Ozie. A co wam obiecałem? zapytał Oz. Obiecałeś, że kiedy zniszczę złą czarownicę, odeślesz mnie z powrotem do Kansas powiedziała dziewczynka a mnie obiecałeś dać rozum rzekł strach na wróble a mnie obiecałeś dać serce dodał blaszany drwal mnie zaś obiecałeś dać odwagę powiedział lew czy zła czarownica naprawdę jest zniszczona zapytał głos a dorotka pomyślała że chyba trochę przy tym zadrżał tak odparła rozpuściła się gdy wylałam na nią wiadro wody. Aż trudno uwierzyć. Nie spodziewałem się tego, odezwał się głos. No dobrze, przyjdźcie do mnie jutro, bo muszę mieć czas, żeby to sobie przemyśleć. Miałeś już na to dosyć czasu, rzekł ze złością blaszany drwal. – Nie będziemy czekać ani dnia dłużej, powiedział dobitnie strach na wróble. Musisz dotrzymać obietnicy, wykrzyknęła Dorotka. Lew pomyślał, że dobrze byłoby postraszyć czarodzieja. Wydał więc ryk tak potężny i przeraźliwy, że toto odskoczył od niego jak oparzony i wpadł na stojący w kącie parawan. Parawan przewrócił się z trzaskiem i wszyscy spojrzeli w tamtą stronę no i zaniemówili ze zdziwienia zobaczyli bowiem, że w miejscu, które zasłaniał parawan, stoi stary, malutki, łysy człowieczek o twarzy pokrytej zmarszczkami. Wyglądał na równie zaskoczonego jak oni. Blaszany drwal uniósł siekierę i rzucił się w kierunku małego staruszka, krzycząc: Kim jesteś? Jestem oz wielki i straszliwy, powiedział staruszek drżącym głosem. Ale proszę, nie bij mnie, z zrobię wszystko, co każesz. Nasi przyjaciele patrzyli na skurczoną postać ze zdziwieniem i przerażeniem. Myślałam, że oz jest wielką głową, powiedziała Dorotka. A ja myślałem, że oz jest piękną panią rzekł strach na wróble. Ja zaś myślałem, że Oz jest straszną bestią, dodał Blaszan Drwal. A ja myślałem, że Oz jest ognistą kulą, wykrzyknął lew. Nie, wszyscy jesteście w błędzie, odparł mały staruszek. Ja cały czas udawałem. Udawałeś? Krzyknęła dorotka. Więc nie jesteś wielkim czarodziejem? Ciszej, kochanie, nie mów tak głośno, bo ktoś może usłyszeć i będę skończony. Wszyscy uważają mnie za wielkiego czarodzieja. A, a nie jesteś nim? zapytała dziewczynka. A nie troszkę, kochanie, jestem zupełnie z, 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 zwyczajnym człowiekiem. Nie, nie jesteś zwyczajnym człowiekiem powiedział strach na wróble z wyrzutem jesteś oszustem! Masz a absolutną rację, przyznał mały staruszek, zacierając ręce, jakby słowa stracha sprawiły mu przyjemność. Jestem oszustem. To okropne, rzekł blaszany drwal. W jaki sposób zdobędę teraz serce? A ja odwagę? Zapytał Lew. A ja rozum. Załukał strach na wróble, wycierając łzy rękawem. Moi drodzy przyjaciele. Powiedział Oz: Błagam Was. N nie mówcie o takich drobiazgach. Pomyślcie o tym, w, w jakim ja jestem teraz położeniu. Odkryliście moją największą tajemnicę. To nikt nie wie, że jesteś oszustem? zapytała dorotka. Nie. Wie o tym tylko Wasza Czwórka. No i ja. Odparł Oz. Tak długo wszystkich oszukiwałem, aż uwierzyłem, że prawda nigdy nie wyjdzie na jaw. Zrobiłem bardzo duży błąd, iż w ogóle wpuściłem was do sali tronowej. Zwykle nie widywałem się nawet z moimi poddanymi. Dzięki temu wierzyli, że jestem kimś straszliwym. Ja jednak czegoś tu nie rozumiem, powiedziała dorotka z zakłopotaniem. W jaki sposób ukazałeś mi się jako wielka głowa? To jedna z moich sztuczek, odpowiedział Oz. Chodźcie tędy, proszę, a opowiem wam o wszystkim. Poprowadził ich do małego pokoiku na tyłach sali tronowej i wskazał kąt pomieszczenia, gdzie leżała wielka głowa zrobiona z wielu warstw papieru ze starannie pomalowaną twarzą. Zawiesiłem to na drucie u sufitu, rzekł Oz. Stałem za parawanem i pociągałem za nitkę, żeby poruszać oczami i otwierać usta. A głos! Zapytała Dorotka. Jestem brzuchomówcą, odparł staruszek, i mogę sprawić, że mój głos dochodzi z różnych miejsc. Dlatego myślałaś, że to głowa przemawiała. Są tu też inne rzeczy, za pomocą których was oszukiwałem. I wtedy pokazał Strachowi na wróble sukienkę i maskę, którą nosił, gdy był piękną panią. A blaszany drwal zobaczył, że straszliwa bestia to nic innego jak poszywane kawałki skórek porozpychanych małymi deseczkami. Jeśli zaś chodzi o ognistą kulę, to fałszywy czarodziej ją także spuścił z sufitu. Tak naprawdę była to kula bawełny, nasączona olejem, dzięki czemu paliła się tak gwałtownie. Naprawdę. Powinieneś się wstydzić, że jesteś takim wstrętnym oszustem, powiedział strach na wróble. Bardzo się tego wstydzę, odpowiedział mały staruszek, przepraszająco, no, ale nie mogłem nic na to poradzić. Usiądźcie. Jest tu mnóstwo krzeseł, a ja opowiem wam swoją historię. Usiedli więc i słuchali następującej opowieści. Urodziłem się w Omaha. Ach, to przecież niedaleko od Kansas! wykrzyknęła Dorotka. — Jednak bardzo daleko stąd odpowiedział Oz smutno kiwając głową. Kiedy dorosłem, zostałem brzuchomówcą, a moim nauczycielem był wielki mistrz. Potrafię naśladować głos każdego zwierzęcia. Tu miałknął tak podobnie do kota, że toto nastroszył sierść. I rozglądał się dokoła, szukając wroga. Po pewnym czasie podjął opowieść oz. Znudziło mi się to i zostałem baloniarzem. Co to znaczy? Zapytała Dorotka. Baloniarz to człowiek, który w dniu przyjazdu cyrku wznosi się w balonie, a ludzie widząc go, tłumnie przychodzą i płacą za oglądanie przedstawienia. Wyjaśnił: Aha. Ha powiedziała dorotka już rozumiem i pewnego dnia kiedy leciałem balonem zaplątały się liny i, i nie mogłem z powrotem opuścić się na ziemię balon był już tak wysoko ponad chmurami że wpadł w prąd powietrza który unosił go coraz dalej i dalej i tak leciałem cały dzień i całą noc aż zobaczyłem że balon znalazł się nad nieznaną mi piękną krainą. Bardzo powoli zniżyłem lot i udało mi się bezpiecznie wylądować. Znalazłem się jednak wśród dziwnych obcych ludzi, którzy widząc jak zlatuje z chmur, Pomyśleli, że jestem wielkim czarodziejem. <laughs> Oczywiście nie wyprowadzałem ich z błędu, bo bali się mnie i obiecali zrobić, co tylko im każę. Chcąc się trochę rozerwać i jakoś zająć tych dobrych ludzi, kazałem im zbudować ten gród i mój pałac. Zrobili to chętnie i, i dobrze. Wtedy pomyślałem, że skoro cały kraj jest tak piękny i zielony, Nazwę to miasto szmaragdowym grodem. I aby ta nazwa jeszcze lepiej pasowała, kazałem wszystkim ludziom nosić zielone okulary, tak, żeby wszystko na co spojrzą wydawało im się zielone. To znaczy, że wszystko tutaj nie jest naprawdę zielone? zapytała dorotka. Nie bardziej niż w jakimkolwiek innym mieście odparł Oz. Ale kiedy nosi się zielone okulary, wszystko wydaje się zielone. Szmaragdowy Gród zbudowano bardzo dawno. Kiedy przybyłem tu balonem, byłem młodzieńcem, a teraz. Jestem już bardzo stary, ale moi poddani noszą zielone okulary od tak dawna, że większość z nich uważa, że to jest naprawdę szmaragdowy gród. Poza tym to rzeczywiście piękne miasto, obfitujące w klejnoty, szlachetne metale i wszystko, czego potrzeba, żeby szczęśliwie żyć. Byłem zawsze dobry dla mieszkańców, a i oni mnie lubili. Jednak, odkąd zbudowali pałac, zamknąłem się tu i z nikim nie widywałem. Najbardziej bałem się czarownic. Ja sam nie miałem żadnej magicznej mocy, a wkrótce dowiedziałem się, że one rzeczywiście potrafią czynić cuda. Były w tej krainie cztery i panowały nad ludami, które żyły na północy, południu, wschodzie i zachodzie. Na szczęście czarownice z północy i południa były dobre i wiedziałem, że nic złego mi nie zrobią. Ale te ze wschodu i z zachodu były straszliwie złe. I gdyby tylko dowiedziały się, że ich moc jest potężniejsza od mojej, na pewno by mnie zniszczyły. I tak żyłem w śmiertelnym strachu przez wiele lat. Możesz więc sobie wyobrazić, jak cię ucieszyłem, gdy dobiegła mnie wieść, że twój domek spadł na złą czarownicę ze wschodu. Kiedy tu przybyłaś, byłem gotów przyrzec ci wszystko, bylebyś tylko rozprawiła się z tą drugą czarownicą. Teraz jednak, kiedy ją już roztopiłaś, muszę ze wstydem przyznać, że nie mogę dotrzymać moich obietnic. Myślę, że jesteś bardzo żyłym człowiekiem powiedziała dorotka. A, ależ A, nie, kochanie, nie jestem naprawdę dobrym człowiekiem, ale Muszę to przyznać, bardzo złym czarodziejem. Więc nie możesz mi dać rozumu? zapytał strach na wróble. Wcale go nie potrzebujesz. Każdego dnia uczysz się czegoś nowego. Niemowlę ma rozum, ale niewiele wie. Tylko doświadczenie przynosi wiedzę. A im dłużej żyjesz na ziemi, tym więcej masz doświadczenia. No to wszystko prawda? Odrzekł strach na wróble. Ale będę bardzo nieszczęśliwy, jeśli nie dasz mi rozumu. Fałszywy czarodziej spojrzał na stracha uważnie. No dobrze, rzekł wzdychając. Jak już mówiłem, nie jestem zbyt dobrym magiem, ale. Jeśli przyjdziesz do mnie jutro rano, wypcham ci głowę rozumem. Nie mogę ci jednak powiedzieć, jak go używać. Sam musisz to sobie wymyślić. Och, dziękuję, dziękuję ci wykrzyknął strach na wróble. Nie bój się, na pewno nauczę się nim posługiwać. A co z moją odwagą? Z niepokojem zapytał lew. Jestem pewien, że jesteś bardzo odważny odparł Oz. Potrzeba ci tylko wiary w siebie. Nie ma takiego człowieka ani zwierzaka, który by się nie bał w obliczu niebezpieczeństwa. Prawdziwa odwaga polega na tym, że stawiasz czoła niebezpieczeństwu i przezwyciężasz strach, a takiej odwagi ci nie brakuje. Być może, ale i tak strasznie się boję, odpowiedział Lew. Naprawdę, będę bardzo nieszczęśliwy, jeśli mi nie dasz tej odwagi, która sprawia, że zapomina się o strachu. Dobrze więc. Jutro dam ci tę odwagę, odpowiedział Oz. A co z moim sercem? Zapytał blaszany drwal. — Jeśli o to chodzi, — odpowiedział Oz, — myślę, że nie masz racji, pragnąc serca. Wielu ludzi jest przez nie nieszczęśliwych. Powinieneś się cieszyć, że nie masz serca. No — To chyba kwestia gustu, — odpowiedział blaszany drwal. — Jeśli tylko dasz mi serce, bez szemrania zniosę wszelkie nieszczęścia. — A więc dobrze. Odpowiedział smutno: Oz, przyjdź jutro, a dostaniesz serce. Udawałem czarodzieja przez tyle lat, że nic mi się nie stanie, jeśli będę grać tę rolę chwilę dłużej. A teraz powiedz mi, jak mam wrócić do Kansas, powiedziała dorotka. Będziemy musieli się nad tym zastanowić, odparł mały człowieczek. Daj mi dwa albo trzy dni na przemyślenie tego problemu. A postaram się znaleźć sposób, by cię przenieść nad pustynią. Tymczasem będziecie moimi gośćmi w pałacu. A wszyscy moi poddani będą wam usługiwać i spełniać każde wasze życzenie. W zamian proszę was tylko o jedno. Nie zdradźcie mojej tajemnicy. I nie powiedzcie nikomu, że jestem oszustem. Zgodzili się, że nikomu nie powiedzą o tym, czego się dowiedzieli, i podniesieni na duchu, wrócili do swych komnat. Nawet Dorotka miała nadzieję, że wielki i straszliwy oszust, jak go nazwała, znajdzie sposób, by ją odesłać do Kansas, a jeśli by to zrobił, była gotowa wszystko mu wybaczyć. Magiczne sztuczki wielkiego oszusta. Następnego ranka strach na wróble powiedział do swych przyjaciół. Możecie mi pogratulować. Idę do Oza, żeby wreszcie dostać rozum. Gdy wrócę, będę taki sam jak ludzie. Zawsze lubiłam cię takiego, jakim byłeś, powiedziała szczerze Dorotka. No to bardzo ładnie z twojej strony, że lubisz kogoś takiego jak strach na wróble. Ale z pewnością będziesz miała o mnie lepsze zdanie, gdy usłyszysz, jak wspaniałe myśli tworzy mój nowy rozum potem wesoło pożegnał się ze wszystkimi podszedł do drzwi sali tronowej i zapukał wejdź proszę powiedział Oz. Strach na wróble wszedł i zobaczył, że staruszek siedzi przy oknie pogrążony w głębokiej zadumie przyszedłem po mój rozum powiedział Strach na wróble z zakłopotaniem aha tak proszę usiądź tu na krześle odparł Oz. Przepraszam cię bardzo, ale muszę ci zdjąć głowę żeby włożyć rozum w odpowiednie miejsce ależ proszę uprzejmie rzekł strach na wróble możesz sobie zdejmować moją głowę jeśli tylko będzie lepsza gdy ją znowu wsalisz na miejsce czarodziej odwiązał mu więc głowę i wyjął z niej słomę potem poszedł do drugiego pokoju wziął miarkę sieczki i dodał do niej mnóstwo szpilek i igieł wymieszał wszystko dokładnie i tą mieszanką wypchał czubek głowy stracha Następnie dopełnił głowę słomą, żeby wszystko się dobrze trzymało. Gdy z powrotem przywiązał głowę do tułowia, powiedział do stracha: Od tej chwili jesteś wielkim człowiekiem, gdyż dałem ci mnóstwo zupełnie nowego rozumu. Strach na wróble poczuł się bardzo szczęśliwy i dumny, że spełniło się jego największe marzenie. Podziękował więc Ozowi gorąco i wrócił do swych przyjaciół. Dorotka spojrzała na niego z zaciekawieniem. Jego głowa bowiem Prawie pękała w szwach od rozumu. Jak się teraz czujesz? Jak ktoś naprawdę mądry, odparł strach z powagą. Gdy już się przyzwyczaję do mojego rozumu, będę wszystko wiedział. A dlaczego wystają ci z głowy te igły i, i szpilki? Zapytał blaszany drwal. O to dowód, że ma ostry dowcip, zauważył lew. No dobrze, teraz ja idę do Oza po serce rzekł blaszany drwal poszedł do sali tronowej i zapukał do drzwi proszę wejść zawołał oz, a blaszany drwal wszedł i powiedział przyszedłem po moje serce dobrze odpowiedział mały staruszek ale będę musiał wyciąć ci dziurę w piersi żeby wsadzić serce na właściwe miejsce mam nadzieję że nie będzie cię to bolało ale skąd odparł blaszany drwal w ogóle nic nie będę czuł Oz przyniósł więc wielkie nożyce blacharskie i wyciął małą kwadratową dziurkę na lewej piersi blaszanego drwala. Potem podszedł do komutki i wyjął z szufladki piękne serce, uszyte z jedwabiu i wypchane trocinami. — Czyż nie jest śliczne? — zapytał. — Przepiękne! — odparł blaszany drwal, który był bardzo zadowolony. — Ale czy to dobre serce? — Bardzo dobre! odpowiedział Oz. Umieścił serce w piersi blaszanego drwala, a potem z powrotem przyłożył kwadratowy kawałeczek blachy i zgrabnie go przylutował. Gotowe powiedział. Teraz masz już serce, z którego każdy byłby dumny. Przykro mi, że musiałem ci zrobić na piersi łatę. – Ale naprawdę nie można było tego uniknąć. – A któż by się tym przejmował? – Łato, nie! – wykrzyknął szczęśliwy drwal. – Jestem ci bardzo wdzięczny i nigdy nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiłeś. – Nie ma o czym mówić – odparł Oz. Potem blaszany drwal wrócił do swych przyjaciół, którzy mu pogratulowali i życzyli szczęścia z nowym sercem. Teraz do sali tronowej udał się lew. Zapukał do drzwi i usłyszał. Proszę wejść, Przeszedłem po moją odwagę, rzekł, lew, wchodząc do sali. Dobrze odparł Ozy. Zaraz ci ją dam. Podszedł do kredensu, sięgnął na najwyższą półkę i zdjął z niej zieloną kwadratową butelkę, której zawartość wlał do zielono-złotego, pięknie rzeźbionego naczynia. Stawiając je przed tchórzliwym lwem, który prychnął, jakby mu się coś nie podobało, czarnoksiężnik powiedział. Wypij. Co to jest? zapytał Lew. Jeśli będziesz to miał w sobie, stanie się to odwagą. Wiesz chyba, że odwaga jest zawsze w kimś, a nie obok. Nie można więc nazwać tego odwagą, dopóki tego nie połkniesz. Dlatego też radziłbym ci natychmiast to wypić. Lew nie wahał się już ani chwili dłużej i wypił wszystko do dna. Jak się teraz czujesz? zapytał Oz. Pełen odwagi! Odparł Lew i uradowany wrócił do swych przyjaciół, by opowiedzieć im, jakie to spotkało go szczęście. Oz, gdy już został sam, uśmiechnął się na myśl, że udało mu się dać strachowi na wróble blaszanemu drwalowi i lwu dokładnie to, o czym marzyli? Jak mam nie być oszustem, powiedział do siebie. Jeśli wszyscy oczekują ode mnie, żebym robił rzeczy, których nie można zrobić, łatwo było uszczęśliwić stracha na wróble lwa i blaszanego drwala, bo wierzyli, że wszystko potrafię, ale dużo trudniej będzie odesłać Dorotkę do Kansas i naprawdę nie mam pojęcia, jak to zrobić. Jak doszło do wypuszczenia balonu? Przez trzy dni dorotka nie miała żadnej wiadomości od Oza. Były to dla dziewczynki bardzo smutne dni, choć jej przyjaciele byli szczęśliwi i zadowoleni. Strach na wróble powiedział, że ma w głowie cudowne myśli, ale nie chciał zdradzić jakie uważał bowiem, że nikt poza nim nie potrafiłby ich zrozumieć. Natomiast blaszany drwal, spacerując czuł, jak w piersi kołacze mu serce. Powiedział doradcy, że jest ono lepsze i bardziej czułe niż to, które miał, gdy był jeszcze z krwi i kości. Lew zaś twierdził, że niczego na świecie się nie boi i z przyjemnością stawiłby czoła całej armii ludzi albo tuzinowi dzikich kalidachów. Tak więc wszyscy nasi wędrowcy byli zadowoleni. Z wyjątkiem Dorotki, która jeszcze bardziej niż przedtem <laughs> tęskniła za Kansas. Czwartego dnia ku jej wielkiej radości Oz przysłał po nią. A kiedy weszła do sali tronowej powiedział przyjaźnie. Usiądź, kochanie. Myślę, że znalazłem sposób, żeby się wydostać z tej krainy. I wrócić do Kansas? Zapytała z niepokojem dziewczynka. No, nie, nie, nie jestem pewien, czy akurat do Kansas, rzekł Oz gdyż nie mam najmniejszego pojęcia, jak tam trafić. Ale najważniejsze, żeby przebyć pustynię. Potem będzie już łatwo znaleźć drogę do domu. A w jaki sposób mogę przebyć pustynię? Zapytała dorotka. Powiem ci, co wymyśliłem, powiedział staruszek. Widzisz, przybyłem do tej krainy w balonie. Ty także tu przyleciałaś, przyniesiona przez huragan. Wydaje mi się więc, że jest tylko jeden pewny sposób, by przedostać się przez pustynię. Trzeba nad nią przelecieć. Nie jestem w stanie wywołać huraganu, ale po przemyśleniu całej sprawy doszedłem do wniosku, że powinno mi się udać zbudować balon. Jak? <laughs> zapytała dorotka. Balon robi się z jedwabiu, który jest pokryty klejem, żeby nie ulatniał się gaz. W pałacu mam mnóstwo jedwabiu, więc z tym nie ma kłopotu. Jednak w całej tej krainie nie ma gazu, którym można by napełnić balon, żeby uniósł się w górę. Jeśli nie uniesie się w powietrze, to nie będziemy mieli z niego żadnego pożytku, zauważyła Dorotka. To prawda, przyznał Oz. Ale jest na to jeszcze inny sposób. Trzeba go napełnić gorącym powietrzem. Gorące powietrze nie jest tak dobre jak gaz, bo jeśli się oziębi, to balon spadnie na pustynię i będziemy zgubieni. Będziemy? Krzyknęła dziewczynka. Chcesz odlecieć ze mną? Ale że oczywiście, odparł Oz. Jestem już zmęczony tymi oszustwami. Jeśli wyszedłbym z pałacu, moi poddani wkrótce odkryliby, że nie jestem czarnoksiężnikiem. Dręczyliby mnie, że ich oszukiwałem. Muszę więc siedzieć całymi dniami zamknięty w tych komnatach, a to bardzo męczące. Wolę wrócić z tobą do Kansas i znowu pracować w cyrku. Bardzo się cieszę z Twojego towarzystwa, powiedziała Dorotka. Dziękuję. A teraz pomóż mi poszywać jedwab i zabierajmy się do pracy nad naszym balonem. Dorotka wzięła więc igłę z nitką i kiedy Oz ciął odpowiednie kawałki jedwabiu, dorotka zgrabnie zszywała je ze sobą. Najpierw był pasek jasnozielonego jedwabiu, potem ciemnozielony, a potem szmaragdowy, bo Oz zapragnął, żeby balon był zrobiony z różnych odcieni zieleni. Zszycie wszystkich pasków zajęło jej trzy dni ale gdy skończyła pracę długi na sześć metrów worek z zielonego jedwabiu był gotowy wtedy oz posmarował go od środka grubym klejem żeby nie przepuszczał powietrza potrzebny nam jest jeszcze kosz w którym będziemy podróżować powiedział posłał więc żołnierza z zielonymi bokobrodami po wielki kosz na ubranie Potem przywiązał go licznymi linkami do dna balonu. A kiedy wszystko było już gotowe, Oz posłał swoim poddanym wiadomość, że zamierza wybrać się z wizytą do swego wielkiego brata Czarnoksiężnika, który mieszka w chmurach. Wiadomość ta szybko rozeszła się po całym mieście i przybyli poddani, by ujrzeć ten cudowny widok. Oz rozkazał, żeby zaniesiono balon przed pałac. Wszyscy przyglądali mu się z wielkim zainteresowaniem. Blaszany drwal narąbał wielką stertę drew, które następnie zapalił, a Oz trzymał dno balonu nad ogniem, żeby rozchodzące się gorące powietrze wpadało prosto do jedwabnego wora. Balon zaczął powoli pęcznieć i wznosić się w powietrze, aż wreszcie kosz ledwie dotykał ziemi. Wtedy Oz wskoczył do niego i głośno przemówił do swych poddanych. Wyjeżdżam teraz z wizytą. Podczas mojej nieobecności będzie tu rządził strach na wróble. Rozkazuję, abyście byli mu równie posłuszni jak mnie. Tymczasem pęczniejący ciągle balon Mocno szarpał linę, która trzymała go przy ziemi. Gorące powietrze, którym był napełniony, sprawiało, że balon był dużo lżejszy od otaczającego powietrza i z całej siły chciał wzbić się w górę. — Chodź, Dorotko! — krzyknął czarodziej. — Pospieszcie, bo za chwilę balon odleci! — Nie mogę nigdzie znaleźć Toto! — odparła Dorotka, która nie chciała zostawić swojego małego pieska. To to zaś wpadł w tłum i szczekając gonił jakiegoś kotka. No wreszcie Dorotka znalazła go, wzięła na ręce i pobiegła do balonu. Dzieliło ją od niego tylko kilka kroków, a Oz już wyciągał ręce, żeby pomóc jej wejść kiedy? Trach! Liny puściły. I balon uniósł się w powietrze, bez Dorotki. Wracaj! krzyknęła. Ja też chcę lecieć. Nie mogę wrócić, kochanie, krzyknął Oz z kosza. Żegnajcie, żegnaj, krzyczeli wszyscy z oczyma zwróconymi w górę, gdzie w koszu podróżował czarodziej, unosząc się coraz wyżej w niebo. Wtedy po raz ostatni widziano cudownego czarodzieja Oza. Być może doleciał bezpiecznie do Omaha i żyje tam sobie do dziś. W krainie Ozy zaś wszyscy ludzie wspominają go z miłością i mawiają, Oz był zawsze naszym przyjacielem. Kiedy tu przybył, zbudował dla nas ten cudowny, szmaragdowy gród. A teraz, gdy odjechał, zostawił mądrego stracha na wróble, żeby nami rządził. Jeszcze przez wiele dni zamartwiali się utratą cudownego czarodzieja, i nic nie mogło ich pocieszyć. Podróż na południe. Początkowo Dorotka gorzko płakała. Straciła już nadzieję, że kiedykolwiek wróci do Kansas. Ale po chwili namysłu doszła do wniosku, że to właściwie dobrze, że nie poleciała balonem. Przykro jej było tylko tak, jak i wszystkim pozostałym, że nie było już między nimi oza. Blaszany drwal podszedł do niej i powiedział byłbym okropnym niewdzięcznikiem, gdybym nie opłakiwał człowieka, który dał mi moje wspaniałe serce. Chciałbym trochę popłakać, z powodu rozstania z ozem, więc bardzo cię proszę, wycieraj mi łzy, żebym przy tym nie zarzewiał. <laughs> z przyjemnością odparła dziewczynka i natychmiast przyniosła ręcznik. Blaszany drwal popłakał sobie kilka minut, a ona pilnowała jego łez i wycierała je ręcznikiem. Gdy już skończył, podziękował jej serdecznie i ozdobioną klejnotami oliwiarką naoliwił sobie starannie zawiasy, żeby ustrzec się przed nieprzyjemnymi zgrzytami. Szmaragdowym grodem władał teraz strach na wróble. I choć nie był czarodziejem, mieszkańcy byli z niego bardzo dumni. Nie ma na świecie drugiego miasta, mawiali, w którym panuje wypchany człowiek. I chyba mieli rację. Następnego ranka po tym, jak balon z ozem uniósł się w powietrze, nasi podróżnicy zebrali się w sali tronowej, by zadecydować, co robić dalej. Strach na wróble zasiadł na wielkim tronie, a pozostali z szacunkiem stanęli przed nim. Mieliśmy jednak dużo szczęścia, rzekł nowy władca, gdyż ten pałac i cały szmaragdowy gród należą teraz do nas i możemy tu robić, co nam się żywnie podoba. Kiedy sobie przypomnę, że jeszcze całkiem niedawno tkwiłem na kiju na polu kukurydzy, a teraz jestem władcą tego pięknego grodu cieszę się z życia ja także rzekł blaszany drwal jestem bardzo zadowolony z mojego nowego serca i naprawdę była to jedyna rzecz na świecie jakiej pragnąłem jeśli o mnie chodzi ja również cieszę się z tego, że jestem tak odważny, jak najodważniejsze zwierzę. A może nawet odważniejszy, powiedział skromnie lew. Jeśli tylko Dorotka byłaby zadowolona, że mieszka w szmaragdowym grodzie, dodał strach na wróble. Wszyscy bylibyśmy szczęśliwi. Ale ja nie chcę tu mieszkać, krzyknęła Dorotka. Chcę wrócić do Kansas i mieszkać z ciosią M i wujkiem Henrykiem. No tak, cóż w takim razie mamy zrobić? Zapytał blaszan drwal. Strach na wróble postanowił zastanowić się nad tym i myślał tak intensywnie, że zaczęły mu wychodzić z głowy igły i szpilki. W końcu rzekł, dlaczego nie wezwiesz skrzydlatych małpek i nie każesz im przenieść się przez pustynię? Ach, zupełnie o tym nie pomyślała. Odpowiedziała z radością Dorotka. To świetny pomysł. Już biegnę po złoty kapelusz. Kiedy po chwili wróciła do sali tronowej i wypowiedziała zaklęcie, natychmiast naleciały skrzydlate małpki i stanęły przed nią. Wezwałaś nas po raz drugi, powiedział małpi król, kłaniając się dorodce. Czego sobie życzysz? Chcę, żebyście ze mną poleciały do Kansas, powiedziała dziewczynka. Lecz małpi król potrząsnął głową. To niemożliwe, rzekł. Żyjemy tylko w tej krainie i nie możemy jej opuścić. Nigdy nie było żadnej tej małpki w Kansas i sądzę, że nigdy jej tam nie będzie, ponieważ możemy mieszkać tylko tutaj. Z przyjemnością zrobiłybyśmy dla ciebie wszystko, co w naszej mocy, lecz pustyni przekroczyć nie możemy. Żegnaj! I pokłoniwszy się raz jeszcze, małpi król rozprostował skrzydła i wyleciał przez okno. A reszta małpek podążyła za nim. Dorotka była tak rozczarowana, że aż chciało jej się płakać. Zmarnowałam zaklęcie złotego kapelusza, powiedziała. Skrzydła te małpki nie mogły mi pomóc. No to rzeczywiście okropne, wyszeptał Drwal, który miał bardzo czułe serce. Strach na wróble znowu zaczął myśleć, a głowa tak mu przy tym napęczniała, że Dorotka przestraszyła się, że pęknie. — Zawołajmy żołnierza z zielonymi bokobrodami — powiedział. — I zapytajmy go o radę. Wezwano więc żołnierza, który przekroczył próg sali tronowej z wyraźnym lękiem, gdyż za panowania czarodzieja nie wolno mu było podejść dalej niż do drzwi. Ta mała dziewczynka, rzekł do niego strach na wróble, chciałaby przedostać się na drugą stronę pustyni. Czy wiesz, w jaki sposób mogłaby to zrobić? Nie potrafię powiedzieć, odparł żołnierz, gdyż nikt nigdy nie przebył pustyni, z wyjątkiem samego Oza. Czy nikt nie może mi pomóc? Zapytała dorotka z przejęciem. Chyba tylko Gladia odparł żołnierz. A kto to jest G G Gladia? Zapytał strach na wróble. Czarownica z południa to najpotężniejsza z czarownic. Sprawuje rządy nad kwadlingami. Poza tym jej zamek stoi na skraju pustyni, więc może wie, w jaki sposób ją przebyć. Gladia jest dobrą czarownicą, prawda? Zapytała dziewczynka. Tak o niej mówią kwadlingowie, odparł żołnierz. Jest dla wszystkich łaskawa. Słyszałem, że Gladia jest piękną kobietą, która potrafi zachować młodość, mimo że żyje już wiele, wiele lat. A jak można dostać się do jej zamku? Zapytała Dorotka. Trzeba iść prosto na południe, ale podobno na podróżnych czyha tam wiele niebezpieczeństw. W lasach żyją dzikie bestie i jakaś rasa dziwacznych ludzi, którzy nie pozwalają obcym przechodzić przez swój kraj. Dlatego właśnie żaden kwadling nigdy nie przybył do szmaragdowego grodu. Kiedy żołnierz wyszedł, strach na wróble rzekł. Wygląda na to, że pomimo niebezpieczeństw dorodce pozostaje jedynie udać się do krainy południowej i poprosić Gladie o pomoc. Jest bowiem rzeczą oczywistą, że jeśli dorodka zostanie tutaj, to nigdy nie wróci do Kansas. Znowu pewnie myślałeś, zauważył blaszany drwal. Masz rację odparł strach na wróble. Pójdę z dorodką oznajmił lew. Znożył mnie pobyt w twoim grodzie i tęsknię już za lasami i wolną przestrzenią. Jestem przecież dzikim zwierzakiem. Poza tym, Dorotka potrzebuje kogoś, kto będzie ją chronił. To prawda, przytaknął Drwal. Moja Siekierka też może jej się przydać, więc i ja będę jej towarzyszył w podróży do krainy południowej. Kiedy ruszamy? zapytał strach na wróble. Ty także idziesz? Zapytali wszyscy ze zdziwieniem. Oczywiście, tylko dzięki dorosce mam rozum. Zdjęła mnie skija na polu kukuryzy i przyprowadziła do szmaragdowego grodu. Wszystko, co mi się dobrego przydarzyło, jej zawdzięczam i nie opuszczę jej, dopóki nie wyruszy w drogę powrotną do Kansas. Dziękuję, z wdzięcznością odpowiedziała Dorotka. Jesteście dla mnie bardzo kochani, ale chciałabym udać się na południe tak szybko, jak tylko to możliwe. Wyruszymy jutro rano, odparł strach na wróble. Przygotujmy się więc teraz, gdyż czeka nas długa wędrówka. Tak vaitichch dref. Następnego ranka dorotka ucałowała na pożegnanie śliczną zieloną panienkę. A potem wszyscy uścisnęli dłoń żołnierza z zielonymi bokobrodami, który odprowadził ich do samej bramy. Kiedy strażnik wrót znowu ich zobaczył, bardzo się zdziwił, że chcą opuścić piękny gród i narażać się na nowe niebezpieczeństwa. Jednakże natychmiast zjął im okulary, schował je do wielkiej zielonej skrzyni i przekazał na drogę mnóstwo dobrych życzeń. Jesteś teraz naszym władcą, powiedział do stracha na wróble. Musisz więc jak najszybciej do nas wrócić. Na pewno wrócę, gdy tylko będę mógł, odparł strach. Ale najpierw muszę pomóc doradcy dostać się z powrotem do domu. Dorotka, żegnając się po raz ostatni z dobrotliwym strażnikiem, wrót ze łzami w oczach, rzekła, byłam zawsze bardzo dobrze traktowana w Twym cudownym grodzie i wszyscy byli dla mnie bardzo mili, aż trudno mi wyrazić, jak bardzo jestem Wam za to wdzięczna. Ależ nie ma o czym mówić, kochanie, odpowiedział strażnik. Bardzo chciałbym żebyś z nami została ale skoro już postanowiłaś wrócić do kansas mamy nadzieję że uda ci się znaleźć na to sposób następnie otworzył wrota i nasi wędrowcy wyruszyli w nową podróż słońce świeciło wesoło a oni zwrócili się w kierunku krainy południowej wszyscy byli w świetnych humorach śmiali się i rozmawiali w dorodce odżyła nadzieja na powrót do domu a strach na wróble i blaszany drwal cieszyli się, że mogą jej pomóc. Lew natomiast rozkoszował się świeżym powietrzem i machał ogonem z radości, że znowu jest na otwartej przestrzeni. Toto biegał dookoła nich, ganiał motyle i wesoło poszczekiwał. Zupełnie mi nie odpowiada miejskie życie, rzekł lew, gdy tak żwawo maszerowali. Strasznie tam wychudłem, a poza tym mam wielką ochotę pokazać innym zwierzakom, jak stałem się odważny. Odwrócili się i po raz ostatni spojrzeli na szmaragdowy gród. Z zazielonych murów wystawały liczne wieże i strzeliste dachy, a nad wszystkim górowały iglice i kopuła pałacu Oza. Tak właściwie Oz nie był takim złym czarodziejem, rzekł blaszany drwal, szując bijące w piersi serce. Potrafił obdarować mnie rozumem i to bardzo dobrym rozumem, powiedział strach na wróble. Gdyby Oz wziął sobie choćby małą porcyjkę odwagi, którą dał mnie, dodał lew, byłby bardzo dzielnym człowiekiem. Dorotka nic nie powiedziała. Oz nie dotrzymał danej jej obietnicy. Ale trzeba przyznać, że robił co tylko było w jego mocy, więc mu wybaczyła. Jak sam powiedział, był dobrym człowiekiem, choć złym czarodziejem. Pierwszego dnia wędrowali przez zielone, ukwiecone łąki, które otaczały szmaragdowy gród ze wszystkich stron. W nocy spali na trawie pod gwiazdami i wspaniale sobie odpoczęli. Rano znowu ruszyli w drogę aż wreszcie doszli do gęstego lasu. Nie było sposobu, by go obejść, bo wyglądało na to, że rozciąga się w każdą stronę tak daleko, jak sięga wzrok. Poza tym bali się gdziekolwiek zboczyć, żeby nie zabłądzić. Zaczęli więc szukać miejsca, gdzie najłatwiej byłoby wejść do lasu. Strach na wróble, który szept naprzedł, znalazł w końcu wielkie drzewo. Z tak rozłożystymi gałęziami, że, że cała grupka mogła pod nimi przejść. Ruszył więc jako pierwszy, lecz gdy tylko wszedł pod pierwsze gałęzie, te opuściły się i okręciły dookoła niego. A chwilę potem uniosły go w powietrze i wyrzuciły w miejsce, gdzie stali jego przyjaciele. Strach oczywiście wcale się nie potłukł, lecz był tym bardzo zaskoczony. I gdy Dorotka go podniosła... Wygląda na nieco oszołomionego. — Tu jest jeszcze jedno przejście między drzewami, zawołał lew. Pozwólcie, że najpierw ja spróbuję, powiedział strach. Nawet jeśli znowu gałęzie mnie wyrzucą, nic mi się nie stanie. Mówiąc to, podszedł do innego drzewa, lecz znowu gałęzie natychmiast go pochwyciły i wyrzuciły tam, gdzie uprzednio stał. To niewiarygodne, wykrzyknęła dorotka. I co teraz zrobimy? Te drzewa chyba uparły się, żeby z nami walczyć, nie pozwolić nam iść dalej, zauważył lew. Zaraz spróbuję temu zaradzić rzekł blaszany drwal i zarzucając siekierę na ramię podszedł do pierwszego drzewa, które tak niegrzecznie obeszło się ze strachem na wróble. Gdy wielka gałąź zgięła się, by go pochwycić, drwal uderzył w nią siekierą z taką siłą, że przesiął ją na pół. W tej samej chwili drzewo zaczęło potrząsać wszystkimi gałązkami, jakby w ataku bólu, a blaszany drwal bezpiecznie pod nim przeszedł. Chodźcie! zawołał do pozostałych. Szybko! pobiegli i bez przeszkód przeszli pod drzewem. Wszyscy, z wyjątkiem Toto, którego złapała mała gałązka i potrząsała nim tak mocno, że biedaczek zaczął skomleć. Lecz blaszany drwal szybko odrąbał gałązkę i uwolnił pieska. Pozostałe drzewa nie próbowały ich powstrzymywać, więc uznali, że tylko pierwszy szereg mógł pochylać gałęzie i stanowił coś w rodzaju leśnej straży, która otrzymała cudowną moc, by odstraszać obcych przybyszów od wchodzenia do lasu. Nasi podróżnicy bez przeszkód przebyli gąszcz i wreszcie dotarli do jego skraju. Tam, ku swojemu zdziwieniu, ujrzeli przed sobą wysoki mur, który wyglądał jakby był z białej porcelany. Był gładki, jak powierzchnia talerza, sięgał ponad ich głowy. I co teraz zrobimy? Zapytała Dorotka. Zbuduję drabinę, rzekł Blaszany Drwal. Musimy się przecież przedostać na drugą stronę. porcelanowa kraina Podczas gdy Drwal robił drabinę z drewna, które znalazł w lesie, zmęczona długim marszem dorodka, położyła się i zasnęła. Lew również zwinął się w kłębek i poszedł w jej ślady. A Toto ułożył się obok niego. Strach na wróble przyglądał się pracy Drwala i rzekł: Nie mam pojęcia, dlaczego tu stoi ten mur i z czego jest zrobiony. — Daj odpocząć swojemu rozumowi i nie martw się o to — odparł drwal. — Gdy się na niego wdrapiemy, dowiemy się, co jest po drugiej stronie. Po pewnym czasie drabina była skończona. Wyglądała trochę niezgrabnie, ale blaszany drwal zapewniał, że jest bardzo mocna i świetnie odpowiada ich potrzebom. Strach na wróble obudził więc Dorotkę, Lwa i Toto, po czym powiedział — że drabina już jest gotowa. Pierwszy wdrapał się strach na wróble, ale tak się bał, że Dorotka musiała iść tuż za nim, by uchronić go od upadku. Gdy jego głowa znalazła się już nad murem, krzyknął: Ojej! Idź dalej! zawołała Dorotka. Strach na wróble wdrapał się wyżej i usiadł na murze. A Dorotka wystawiła głowę i krzyknęła zupełnie tak samo jak on: Ojej! Potem wszedł Toto i natychmiast zaczął szczekać ale Dorotka kazała mu być cicho. Następnie po wdrapał się lew, a na końcu blaszany drwal. Każdy z nich krzyczał ojej, gdy tylko spojrzał za mur. Kiedy wreszcie wszyscy siedzieli z rzędem, spojrzeli w dół, a ich oczom ukazał się bardzo dziwny widok. Przed nimi rozciągała się kraina, której podłoże było tak gładkie, lśniące i białe, jak dno wielkiego półmiska. Dookoła stało wiele domków spomalowanej na wesołe kolory porcelany. Domki te były malutkie. Najwyższy z nich sięgał dorodce do pasa. Były tu również śliczne, maleńkie stodoły, ogrodzone porcelanowymi płotkami. I mnóstwo porcelanowych krów, owiec, koni, świnek. I kurczaków, najdziwniej jednak wyglądali ludzie, którzy zamieszkiwali tę cudowną krainę. Były to mleczareczki i pastuszki w jaskrawych staniczkach i nakrapianych złotymi plamkami spódnicach, księżniczki w najwspanialszych srebrnych, złotych i szkarłatnych szatach. Pastuszkowie ubrani w bryczesy w różowo-żółto-błękitne paski ze złotymi klamrami na bucikach, książęta w wysadzanych klenotami koronach, odziani w gronostajowe futra i satynowe kaftany, a także śmieszni klauni z czerwonymi kropkami na policzkach, w pomarszczonych ubraniach i wysokich, spiczastych kapeluszach. A co najdziwniejsze, wszyscy ci ludzie byli z porcelany, tak, jak i ich ubrania, a byli tak maleńcy, że najwyższy sięgał dorodce do kolan. Początkowo nikt nie zwrócił szczególnej uwagi na przybyszy z wyjątkiem szkarłatnego porcelanowego pieska, z niezwykle dużą głową, który podszedł do nich, zaszczekał cieniutko i odbiegł. W jaki sposób teraz zejdziemy? Zapytała Dorotka. Okazało się, że drabina jest zbyt ciężka, by wciągnąć ją na górę. Więc strach na wróble zsunął się z muru, a pozostali zeskoczyli na niego, żeby się nie potłuc otwardą na wierzchnie. Oczywiście wszyscy bardzo uważali, by nie wylądować na głowie stracha i nie pochłóć się igłami. Gdy wreszcie zeskoczyli, podnieśli stracha na wróble, który wyglądał na nieco rozpłaszczonego. I poprawili słomę tak, że wkrótce wrócił do swych zwykłych kształtów. Jeśli chcemy przedostać się na drugą stronę, musimy przejść przez tę dziwną krainę, powiedziała Dorotka. Byłoby niemądre z naszej strony, gdybyśmy zboczyli z drogi, która prowadzi na południe. Zaczęli więc wędrówkę przez kraj porcelanowych ludzi. Pierwszą osobą, którą spotkali, była porcelanowa mleczareczka dojąca porcelanową krowę. Kiedy podeszli bliżej, krowa nagle wierzgnęła i kopnęła stołek, wiaderko, a nawet samą mleczareczkę. I wszystko z łomotem upadło na porcelanową ziemię. Dorotka z przerażeniem zobaczyła, że krowa odłamała sobie przy tym nogę, a wiaderko rozprysnęło się na małe kawałeczki. Biedna mleczareczka natomiast wyszczerbiła sobie lewy łokieć. No tak! wykrzyknęła ze złością mleczareczka. Patrzcie, co zrobiliście. Moja krowa ma odłamaną nogę, i muszę ją zaprowadzić do naprawy, żeby ją posklejano. Co ma znaczyć to przychodzenie tutaj i straszenie mojej krowy? <laughs> Jest mi bardzo przykro, odparła Dorotka. Wybacz nam proszę. Ale śliczna mleczareczka była zbyt oburzona, by odpowiedzieć na Donsana, podniosła odłamaną nogę. I odeszła prowadząc biedną, kulejącą krowę. Po kilku krokach mleczareszka odwróciła głowę i z wyrzutem spojrzała na niezgrabnych przybyszów, przyciskając do siebie wyszczerbiony łokieć. Doradka była bardzo zmartwiona tym przykrym zajściem. Musimy tu być bardzo ostrożni, rzekł drwal oczułym czułym sercu. Tak łatwo można zrobić tym ślicznym, maleńkim ludzikom krzywdę, której nie będzie można naprawić. Nieco dalej, Dorotka natknęła się na przepięknie ubraną księżniczkę, która na widok obcych stanęła jak wryta, a potem zaczęła uciekać. Dorotka, chcąc się lepiej przyjrzeć księżniczce, ruszyła za nią. Wtedy porcelanowa dziewczynka krzyknęła: Nie, nie goń mnie! Nie goń mnie! W jej głosiku brzmiało takie przerażenie, że Dorotka zatrzymała się i zapytała: A dlaczego mam cię nie gonić? Ponieważ gdy biegnę mogę się przewrócić i potłuc! Odparła księżniczka, zatrzymując się w bezpiecznej odległości od dziewczynki. A nie można cię skleić? zapytała Dorotka. Można, ale po naprawie nikt już nie jest tak piękny! Odpowiedziała księżniczka. Chyba masz rację. Taki pan Joker na przykład, jeden z naszych klaunów, mówiła dalej porcelanowa panienka, ciągle próbuje stanąć na głowie. Potłuk się już tyle razy, że ma chyba ze sto pęknięć. Nie wygląda to ładnie. O, właśnie tu idzie, więc sama możesz się przekonać. I rzeczywiście, w ich kierunku szedł mały, wesoły klaunik, i Dorotka. Mimo jego ślicznego czerwono-żółto-zielonego ubranka zauważyłam, że cały jest pokryty rysami. Można było z łatwością dostrzec, że był bardzo często sklejany. Klaun włożył ręce do kieszeni, wydał policzki i bezczelnie kiwając do nich głową, powiedział: O pani miła, czemuś wlepiła oczy w biednego jokera. Jesteś wyniosła i stoisz prosta, jakbyś kijek połknęła. Proszę zamilknąć, powiedziała księżniczka. Nie widzi pan, że to są cudzoziemcy i powinno się ich traktować z szacunkiem? Wcale nie uważam, że szacunkowi zagrażam, oznajmił Klaun i stanął na głowie. Proszę nie zwracać uwagi na pana Jokera, powiedziała księżniczka do Dorotki. Ma bardzo znaczne pęknięcie na głowie i trochę przez to zgłupiał, ależ on mi wcale nie przeszkadza. Odparła Dorotka. Ty jesteś tak piękna, dodała, że z całą pewnością mogłabym cię bardzo pokochać. Czy zgodziłabyś się, bym zabrała się ze sobą do Kansas i postawiła na kominku cioci M? Mogłabym cię przenieść w koszyczku? To by mnie bardzo unieszczęśliwiło, odpowiedziała porcelanowa księżniczka. Widzisz, w naszej krainie możemy żyć swobodnie, mówić i chodzić, gdzie nam się podoba? Lecz gdy nas się stąd zabiera, od razu sztywniejemy i możemy tylko stać prosto i ładnie wyglądać. Niczego więcej się od nas oczywiście nie oczekuje, gdy stoimy na kominkach, szafkach czy stoliczkach w salonie. Ale tu, w tej krainie, nasze życie jest dużo przyjemniejsze. Za nic w świecie nie chciałabym się unieszczęśliwić, wykrzyknęła dorotka. W takim razie muszę cię pożegnać żegnaj odpowiedziała księżniczka nasi wędrowcy ostrożnie szli dalej przez porcelanową krainę małe zwierzątka i wszyscy ludzie schodzili im z drogi w obawie że przybysze mogliby ich potłuc po godzinie dotarli na drugi koniec krainy i stanęli przed porcelanowym murem nie był tak wysoki jak poprzedni i wszyscy wdrapali się na niego po grzbiecie lwa. Potem zaś lew odbił się i skoczył na mur. Niestety potrącił przy tym ogonem porcelanowy kościół rozbijając go na drobne kawałeczki. To bardzo przykre powiedziała dorotka. Wszystko tu jest takie kruche. To prawda rzekł strach na wróble. Całe szczęście, że jestem ze słomy <laughs> i niełatwo mnie uszkodzić. Są na świecie gorsze rzeczy, niż być strachem na wróble. Lew zostaje królem zwierząt. Po przejściu porcelanowego muru wędrowcy znaleźli się w bardzo nieprzyjemnej krainie. Pełno tu było bagien i mokradeł, a wszędzie rosła wysoka, brzydko pachnąca trawa. Trudno było iść i ciągle wpadało się w błotniste dziury, gdyż trawa była tak gęsta, że zupełnie je zasłaniała. Jednakże nasi podróżnicy stąpali bardzo uważnie i udało im się bezpiecznie dojść do miejsca, gdzie był już twardy grunt. Lecz tu okolica stała się jeszcze bardziej dzika. I po długim, wyczerpującym marszu przez zarośla weszli do kolejnego lasu, w którym rosły tak wielkie i stare drzewa, jakich jeszcze nigdy nie widzieli. Ten las jest po prostu cudowny, oznajmił Lew z radością rozglądając się wokół. Nigdy jeszcze nie widziałem tak uroczego miejsca. Trochę to ponuro, rzekł strach na wróble. – Ale skąd? – odparł lew. – Chciałbym tu spędzić całe życie. Zobaczcie, jak miękkie są te zeschłe liście, po których stąpacie. Z pewnością żadne dzikie zwierzę nie mogłoby sobie wymarzyć piękniejszego domu. – Być może są w tym lesie dzikie zwierzęta? – rzekła Dorotka. – Tak, przypuszczam – odparł lew. – Żadnego jednak nie mogę dojrzeć. Maszerowali dalej przez knieję, aż zrobiło się tak ciemno, że musieli przerwać wędrówkę. Dorotka, toto i lew położyli się spać, a drwali i strach na wróble, jak zwykle, zostali na straży. Gdy nadszedł ranek, znów wszyscy ruszyli w drogę. Nie uszli daleko, gdy dobiegł ich niski grzmot, jakby warczenie wielu dzikich zwierząt. Toto zaskomlił, ale inni nie przestraszyli się i szli dalej wydeptaną ścieżką. Wreszcie dotarli do Polany, gdzie zebrały się setki najróżniejszych zwierząt. Były tu tygrysy, słonie, niedźwiedzie, wilki, lisy i wszelkie znane gatunki zwierząt. I wtedy dorotka trochę się przelękła. Ale lew wyjaśnił, że zwierzęta odbywają narady a zwarczenia i pomruków wywnioskował, że trapi ich jakiś poważny kłopot. Kiedy mówił o tym swym przyjaciołom, kilka zwierząt dostrzegło go i natychmiast, jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zapadła kompletna cisza. Największy tygrys podszedł do lwa, pokłonił się i powiedział Witamy cię, o królu zwierząt. Przybyłeś w samą porę, by zwyciężyć naszego wroga i przywrócić spokój zwierzętom tego lasu. Co się stało spokojnie zapytał lew? Jesteśmy zagrożeni przez strasznego wroga, który ostatnio przywędrował do tego lasu. Jest to najobrzydliwszy potwór, który wygląda jak olbrzymi pająk. Cielsko ma wielkie jak słoń, a łapy długie jak pnie drzew. Ma tych łap osiem i kiedy pełznie przez las, chwyta zwierzęta, przyciąga je sobie do paszczy i zjada jak pająk muchę. Dopóki ta wstrętna kreatura żyje, nikt z nas nie jest bezpieczny. Zwołaliśmy więc na radę, żeby obmyślić jakiś plan obrony. I wtedy ty zjawiłeś się tutaj. Lew zastanowił się chwilę. — Czy są jeszcze jakieś lwy w tym lesie? — zapytał. — Było kilka, ale potwór wszystkie zjadł, a poza tym żaden z nich nie był tak wielki i odważny jak ty. — Jeśli zniszczę waszego wroga, czy pokłonicie mi się i uznacie mnie za króla lasu? — zapytał lew. — Zrobimy to z przyjemnością! Odparł tygrys, a pozostałe zwierzęta ryknęły na cały głos. Uznamy. A gdzie teraz jest ten wasz wielki pająk? Zapytał lew. Tam, między dębami, odrzekł tygrys, wskazując kierunek przednią łapą. Zaopiekujcie się moimi przyjaciółmi, rzekł lew, a ja pójdę tam i zaraz zniszczę potwora pożegnał się ze swymi towarzyszami i domnym krokiem ruszył do walki z wrogiem gdy lew znalazł wielkiego pająka ten akurat spał i wyglądał tak paskudnie że nasz bohater aż się skrzywił z obrzydzenia łapy miał rzeczywiście tak długie jak mówił tygrys a cielsko pokrywały mu szorskie czarne włosy Miał wielką paszczę z rzędem długich, ostrych zębów. Lecz jego głowę ze zwalistym cielskiem łączyła szyja tak smukła, jak kibić osy. To podsunęło lwu pomysł, w jaki sposób najskuteczniej zaatakować bestię. A ponieważ wiedział, że łatwiej będzie to zrobić, gdy potwór śpi, dał potężnego susa i wylądował prosto na jego grzbiecie. Następnie jednym uderzeniem ciężkiej, uzbrojonej w ostre pazury łapy oderwał wielkiemu pająkowi głowę. Zeskoczył i upewnił się, że potwór jest martwy. Wrócił na polankę, gdzie czekały na niego zwierzęta z lasu, i powiedział dumnie nie musicie się już obawiać swego wroga wtedy zwierzęta pochłoniły się lwu nisko uznając go za swego króla a on obiecał im że wróci i będzie nad nimi panował gdy tylko dorodka bezpiecznie wyruszy w drogę do kansas Kraj kwadlingów Nasi wędrowcy bezpiecznie przebyli pozostałą część lasu, a kiedy wyszli z jego ponurych ostępów, zobaczyli przed sobą stromą górę, od podnóża do czubka, najeżoną wielkimi skałami. Czeka nas trudna wspinaczka, rzekł strach na wróble. Nie mamy jednak innego wyjścia, musimy przejść przez tę górę. I ruszył naprzód, a pozostali poszli za nim. Zbliżyli się do pierwszej skały, kiedy usłyszeli ochrypły krzyk. A nie kroku dalej. Kim jesteś? Zapytał strach na wróble. Wtedy z za skały wyłoniła się głowa i ten sam głos powiedział: Ta góra należy do nas! i Nie pozwalam, żeby ktokolwiek przez nią przechodził. Ale my musimy przez nią przejść, rzekł strach na wróble. — Idziemy do kraju kwadlingów. Ale nie przejdziecie! odrzekł głos i za skały wyszedł najdziwniejszy człowiek, jakiego kiedykolwiek spotkali. Był dość niski i krępy i miał wielką głowę, która była na czubku płaska i opierała się na grubej, pomarszczonej szyi. Nie miał w ogóle rąk. I widząc to strach na wróble stwierdził, że taka bezbronna istota nie przeszkodzi mu w przejściu przez górę. Powiedział więc Przykro mi, że sprzeciwię się twemu życzeniu, ale czy ci się to podoba, czy nie, my musimy przejść przez tę górę i śmiało ruszył naprzód. Głowa dziwnego człowieka z szybkością błyskawicy strzeliła do przodu, a jego szyja rozciągnęła się na całą długość i uderzyła w stracha w brzuch, strącając go ze zbocza. Po czym głowa wróciła na miejsce prawie tak szybko, jak skoczyła, a mężczyzna zaśmiał się ochryple i rzekł: Hehe, to nie takie łatwe, jak się się zdaje za innych skał dobiegł głośny śmiech i Dorotka zobaczyła setki młotogłowych, którzy wyglądali za każdej skały na zboczu. Lew bardzo się zdenerwował takim traktowaniem stracha na wrógle, ryknął potężnie jak piorun i popędził na zbocze. Znowu błyskawicznie strzeliła głowa i lew stoczył się w dół, jakby trafiony kulą armatnią. Dorotka podbiegła, by pomóc strachowi wstać, ale Lew podszedł do niej i nieco potłuczony i obolały, rzekł: Nie ma co walczyć z ludźmi o strzelających głowach. Nikt z nimi nie wygra. Cóż więc zrobimy? Zapytała dziewczynka. „Zabój skrzydlate małpki, zaproponował blaszany drwal. Masz prawo do jeszcze jednego życzenia. Świetnie! odpowiedziała Dorotka i wkładając na głowę złoty kapelusz wypowiedziała zaklęcie. Małpki jak zwykle były bardzo szybkie i po krótkiej chwili cała ich gromada stała przed dziewczynką. Jakie są twoje rozkazy? zapytał Małpi król, kłaniając się nisko. Przenieście nas nad górą do kraju kwadlingów, odparła dziewczynka. Stanie się wedle twego rozkazu, rzekł król, i w tej samej chwili skrzydlate małpki wzięły na ręce czterech wędrowców i toto, i odleciały. Gdy frunęły nad górą, młotogłowi aż wyli ze złości i strzelali głowami najwyżej jak potrafili. Nie mogli jednak dosięgnąć skrzydła tych małpek, które bezpiecznie przeniosły Dorotkę i jej towarzyszy nad górą i postawiły ich na ziemię w przepięknym kraju kwadlingów. Nie możesz nas już więcej wzywać! rzekł małpi król do Dorotki. Żegnaj więc, życzymy ci szczęścia. Żegnajcie i dziękuję wam, odpowiedziała dziewczynka. A małpki uniosły się w powietrze i w mgnieniu oka zniknęły. Kraj kwadlingów wyglądał na bogaty i szczęśliwy. Dookoła rozciągały się pola dojrzałych zbóż, a między nimi biegły równobrukowane drogi, poprzecinane szemrzącymi strumykami, na których zbudowane były mocne mostki. Sami kwadlingowie byli niscy, pucołowaci, i grubawi i wyglądali na dobrotliwych ludzi. Wszyscy mieli czerwone ubrania, które bardzo ładnie wyglądały na tle zielonej trawy i żółtego zboża. Małpki postawiły naszych wędrowców w pobliżu jakiegoś gospodarstwa. Więc podeszli do domku i zapukali. Otworzyła im żona gospodarza, a gdy dorotka poprosiła ją o coś do jedzenia, gospodyni poczęstowała ich wszystkich pysznym obiadem trzema rodzajami ciasta i czterema rodzajami ciasteczek. Toto zaś dostał miseczkę mleka. Jak daleko jest stąd do zamku Gladi? Zapytała dziewczynka. To całkiem blisko, odpowiedziała żona farmera. Pójdźcie drogą na południe, a wkrótce tam do trzecie. Podziękowawszy za poczęstunek, znów ruszyli w drogę przez pola i śliczne mostki, aż ujrzeli przed sobą zamek. Przed jego wrotami stały trzy młode dziewczyny, ubrane w zgrabne, czerwone mundury, ozdobione złotymi warkoczami. Gdy Dorotka podeszła bliżej, jedna z nich zapytała, po co przyszliście do Krainy Południowej? Aby zobaczyć się z dobrą czarownicą, która włada tym krajem, podajcie mi swe imiona, a ja zapytam Gladię, czy was przyjmie. Powiedzieli jej, kim są. I strażniczka poszła do zamku. Po chwili wróciła i powiedziała, że dorodka z przyjaciółmi mają być natychmiast wpuszczeni. Gladia spełnia życzenie dorotki. Jednak zanim nasi przyjaciele spotkali się z gladią, zaprowadzono ich do komnaty, gdzie Dorotka mogła się umyć i uczesać, lew wstrząsnąć kurz z grzywy, strach na wróble wygładzić ubranie i słomę, by wyglądać jak najlepiej. A drwal wypolerować sobie blachę i naoliwić zawiasy. Gdy wszyscy wyglądali już elegancko, strażniczka zaprowadziła ich do wielkiej sali. Gdzie na tronie z rubinów siedziała czarownica Gladia. Co mogę dla ciebie zrobić, skarbie? Zapytała. Dorotka opowiedziała czarownicy całą swoją historię, jak cyklon przyniósł ją do krainy Oz, jak spotkała swych przyjaciół i o wszystkich wspaniałych przygodach, które im się przydarzyły po drodze. Teraz marzę już tylko o tym, dodała, by powrócić do Kansas bo ciocia m na pewno już myśli, że stało mi się coś złego będzie się zamartwiać i lamentować, a jeśli zbiory w tym roku się nie poprawią, to jestem pewna, że wujek Henryk tego nie przeżyje. Gladia pochyliła się i ucałowała kochaną małą dziewczynkę w słodką buzię. Moja ty dobra duszyczko, rzekła. Oczywiście, że ci powiem, jak wrócić do Kansas. I dodała. Jeśli jednak to zrobię, będziesz musiała oddać mi swój złoty kapelusz. Chętnie, wykrzyknęła Dorotka. Szczerze mówiąc, i tak jest dla mnie teraz zupełnie bezużyteczny, ty zaś możesz wydać skrzydlatym tym małpkom trzy rozkazy. Sądzę, że właśnie trzy razy będę potrzebowała ich pomocy, z uśmiechem odparła Gladia. Dorotka podała jej złoty kapelusz, a czarownica zwróciła się do stracha na wróble. Co chcesz zrobić, gdy dorotka już nas opuści? Wrócę do szmaragdowego grodu, odparł strach, gdyż Oz uczynił mnie władcą miasta, a jego mieszkańcy mnie lubią. Martwi mnie tylko, jak przejść górę młotogłowych. Przy pomocy złotego kapelusza rozkażę skrzydlatym małpkom zanieść się do samych wrót szmaragdowego grodu, rzekła Gladia. Nie mogłabym pozbawić jego mieszkańców tak cudownego władcy. Potem zwróciła się do blaszanego drwala i powiedziała A co ty chciałbyś zrobić, gdy Dorotka stąd wyjedzie? Drwal, oparty o siekierkę, przez chwilę namyślał się, potem rzekł Winkowie byli dla mnie bardzo mili i chcieli, żebym nad nimi panował po śmierci złej czarownicy. Bardzo lubię winków. I gdybym tylko mógł wrócić do krainy zachodu, z największą przyjemnością zostałbym z nimi na zawsze. Drugim rozkazem, jaki wydam skrzydlatym małpkom, rzekła Gladia, będzie by cię bezpiecznie zaniosły do kraju winków. Może nie masz tak dużego rozumu, jak strach na wróble, ale gdy się dobrze wypolerujesz, jesteś od niego bardziej błyskotliwy. Jestem przekonana, że będziesz panował mądrze i dobrze. Potem czarownica spojrzała na wielkiego, kudłatego lwa i zapytała. Kiedy dorotka wróci już do domu, co chciałbyś robić? Za górą młotogłowych, odpowiedział lew, leży wielki, stary las. A wszystkie zwierzęta, które go zamieszkują, okrzyknęły mnie swym królem. Jeżeli tylko mógłbym wrócić do tego lasu, chciałbym tam szczęśliwie spędzić całe życie. Trzecim rozkazem, jaki wydam skrzydlatym małpkom, rzekła Gladia, będzie, żeby cię zaniosły do tego lasu. Potem, kiedy już wykorzystam całą moc złotego kapelusza, oddam go małpiemu królowi, żeby skrzydlate małpki już na zawsze były wolne. Strachy na wróble, blaszany drwal i lew podziękowali gorąco dobrej czarownicy za jej łaskawość, a dorotka wykrzyknęła: Jesteś równie dobra jak piękna. Ale nie powiedziałaś mi jeszcze, jak wrócić do Kansas? Twoje srebrne trzewiki przeniosą cię przez pustynię, odrzekła Gladia. Gdybyś znała ich moc, mogłabyś już pierwszego dnia wrócić do swej cioci. Ja jednak wtedy nie miałbym mego cudownego rozumu, wykrzyknął strach na wróble, i spędziłbym całe życie na polu kukuryzy. A ja nie miałbym mego czułego serduszka, rzekł blaszany drwal i mógłbym stać w lesie i rzewieć do końca świata a ja na zawsze byłbym tchórzem oznajmił lew i żadne zwierzę nie powiedziałoby mi dobrego słowa to wszystko prawda rzekła spokojnie dorotka i cieszę się że mogłam się na coś przydać moim przyjaciołom teraz jednak kiedy każdy z nich ma to czego pragnął i władają sąsiednimi królestwami chciałabym już wrócić do Kansas te srebrne trzewiki mają magiczną moc, powiedziała dobra czarownica. A co najdziwniejsze, robiąc trzy kroki, możesz się przenieść w każde miejsce na świecie, a jeden krok trwa tyle, co mgnienie oka. Musisz tylko trzy razy stuknąć obcasami i rozkazać bucikom, żeby cię zaniosły tam, gdzie zechcesz. <laughs> Jeśli to takie proste, Wykrzyknęła radośnie dziewczynka. — To natychmiast rozkażę im, żebym je zaniosły do Kansas. Zarzuciła ręce na lwu i ucałowała go, delikatnie klepiąc po wielkiej grzywie. Potem pocałowała blaszanego drwala, który płakał, roniąc żewne łzy i narażając na wielkie niebezpieczeństwo swe zawiasy. Następnie zamiast całować namalowaną twarz, uścisnęła miękkie, wypchane ciałko stracha na wróble i zauważyła, że ona również płacze, żegnając się z ukochanymi przyjaciółmi. Potem uroczyście wzięła na ręce toto i obrzuciwszy wszystkich wzrokiem, po raz ostatni uderzyła obcasikami trzewików, mówiąc: Zabierzcie mnie do domu, do cioci. M. I w tym momencie. Uniosła się w górę i szybowała w powietrzu tak szybko, że nie widziała i nie czuła nic prócz świstu wiatru. A srebrne trzewiki wykonały rzeczywiście tylko trzy kroki, po czym Dorotka zatrzymała się tak nagle, że zanim zorientowała się gdzie jest, zrobiła kilka fikołków w trawie. W końcu usiadła i rozejrzała się dookoła. Ojej! wykrzyknęła. Stwierdziła bowiem że siedzi na rozległej prerii Kansas, a tuż przed nią stoi nowy domek, który wujek Henryk zbudował na miejscu tego porwanego przez huragan. Wujek Henryk doił właśnie na podwórku krowy. Toto wyskoczył z objęć dziewczynki i szczekając zajadle powiół w stronę stodoły. Dorotka wstała i zauważyła, że na nogach ma tylko pończoszki. Srebrne trzewiki bowiem spadły jej w czasie lotu i na zawsze zostały gdzieś na pustyni. Znowu w domu. Ciocia M. wyszła właśnie z domu, by podlać kapustę, a gdy uniosła głowę, zobaczyła biegnącą w jej kierunku Dorotkę. — Och, moje najdroższe dziecko! — krzyknęła, chwytając dziewczynkę w objęcia i zasypując ją pocałunkami. — Ach, może gdzie ty byłaś? — W krainie Oz! — uroczyście odparła Dorotka. Toto to, też tu jest, o ciociu. Tak się cieszę, że znów jestem w domu.